Witam, Ewa Podgusani na Kawie u Wiedźmy. Kochani, obiecany live, troszeczkę spóźniona, jak zwykle, przepraszam. Na początek udostępnię te transmisje do grup, tak jak obiecałam, a Was zapraszam do zadawania pytań. W tej transmisji, jak zawsze, możecie zadawać pytania bezpłatnie. Jeżeli ktoś chce skorzystać z porady ezoterycznej odpłatnie, to zapraszam na magiczne wrota albo do zapytań o cennik usług na moją stronę, albo w wiadomości prywatnej, albo przez stronę www. Przez formularz kontaktowy. Ok, dzisiaj jak zwykle mam, co ja mam? Moje ulubione karty figur geomantycznych, czyli pytania na tak lub nie. Program numerologiczny, tutaj taka informacja dla osób pytających. Któraś z pań oglądających zapytała, co to za program, z którego korzystam w sieci. To nie jest program z sieci. To jest program, który no, dobrych 10, nawet więcej chyba lat temu stworzył Adam Schott na nasze potrzeby dla grupy Ezoforum. O ile pamiętam, wiem, że on jest jeszcze gdzieś do ściągnięcia, być może przez Chomika, jeśli w ogóle ten portal jeszcze istnieje. Ja go mam, ten program, zainstalowany u siebie w komputerze. Niestety w tej chwili już ten plik nie przechodzi przez poczty, bo kiedyś jeszcze moim kursantom udostępniałam ten program nieodpłatnie, ponieważ Adam przygotował ten program do nas nieodpłatnie, więc myślę, że wszyscy numerolodzy, którzy mają to narzędzie, mogą z niego korzystać. Natomiast no, niestety nie mogę Wam go udostępnić w żadnej formie. No, tylko bezpośrednio chyba na pendrive'ie z komputera na komputer. Także no, niestety przykro mi, musicie sobie poszukać tego programu. To jest program Numerolog 123, jeżeli ktoś jest zainteresowany. I do znalezienia w sieci. No chyba, że ktoś kiedyś spotka się ze mną, poprosi, to na gwizdku ten program udostępnię. Dobra, zaczynam od udostępnienia. Witajcie, kochani. No już zebrała się jakaś mała grupka osób. Mam nadzieję, że będzie nas więcej. Przypominam, że porad udzielam w trakcie transmisji. Staram się odpowiadać na pytania w kolejności zadawania pytań. O, Agnieszka pisze, że jest do ściągnięcia. No wiem, że Magda Kulejewska jakiś czas temu ściągnęła sobie ten program. Nie wiem, czy jeszcze... Nie wiem, gdzie go szukać. Po prostu szukajcie, tak? Ja go po prostu mam. Już tak długo go mam, że nawet nie pamiętam, jak długo. Chyba od czasu, kiedy się zaczęłam interesować okresami pustki. Także to był taki program, który właściwie do tego celu mi głównie na początku służył. A teraz w zasadzie jest to moje podstawowe narzędzie pracy. Okej, to udostępniam do siebie, do grup. Strasznie mam problemy z nadgarstkami, kochani, jakiś artretyzm czy coś, nie wiem, o co chodzi. Albo zabawa tymi telefonami wiecznie. Witam Pani Marto, witam Pani Tereso. Zaraz będą karty przesłania, też są. Jeszcze raz witam Agnieszkę. Zapraszam do grupy Agnieszki wszystkie osoby, które chcą się uczyć tarota. Tarot Polska grupa. Grupa Wsparcie Ezoteryczne, ja nigdy nie pamiętam pełnej nazwy, więc sobie tam wygooglujcie. To jest grupa, na której ja udzielam porad bezpłatnych, na życzenie, ale to ja wybieram te pytania i jeszcze do takich moich ulubionych grup i na moje strony. Także dajcie mi chwilkę czasu, zbierzcie się, zadawajcie pytania podając. I tutaj też taka prośba, bo przedwczoraj w programie, czy w tej transmisji mojej, w osobnym poście ktoś tam czy w komentarzu zadał pytanie, potem w osobnym podawał datę, jeszcze w innym godziny urodzenia. Proszę, żebyście zadając pytania, podawali wszystkie informacje, jakimi dysponujecie, jeśli chcecie oczywiście je ujawniać, bo to jest transmisja publiczna. Ja te transmisje zawieszam zawsze na kanale YouTube, więc musicie wziąć też pod uwagę to, że mimo, że ja staram się nie czytać tych Waszych dat, to gdzieś w sieci te daty są, w sensie w Waszych komentarzach. Natomiast jeżeli chcecie zachować kompletnie anonimowość, no to wtedy zapraszam już na odpłatne prognozy prywatnie. Okej, okay. No to teraz ja teraz udostępniam. Znowu pociągam tym kicholem, no kurczę. Kotełka śpi, więc nie będzie nam przeszkadzać. Przynajmniej na teraz. Okej, idziemy do Facebook tutaj. Aha, tak, ja sobie gadam, ale nie wiem, czy mnie dobrze słychać, bo zdjęłam słuchawkę. Mam nadzieję, że zbiera. Chociaż nie wiem, czy ona nie zmienia tego dźwięku. Dajcie znać, jak mnie słychać, dobrze? Pani Ania Banaszek. No myślę, że tak, jest Pani szybciutko, więc może...
Pani Aniu, a czy ja nie zadawałam tego pytania ostatnio, jeśli chodzi o wasze zejście się? O, tak, Agnieszko, wklej proszę, albo ja w ogóle w komentarzu do tego filmu wkleję też link do grupy Tarot Polska, rzeczywiście, bo ja tam wklejam różne linki. O, jest, i do chomika, o super, fajnie, dzięki Agnieszko za numerologa, także kto chce numerologa 1, 2, 3, to proszę sobie tutaj, Agnieszka ma podała link do ściągnięcia sobie tego programu z chomika, super, dzięki Agnieszko. Dobra, szukam tego swojego, tej swojej transmisji. Znaczy ja od razu uprzedzam, że program tylko oblicza, tak? Już interpretacją liczb, podliczb, no to już tutaj musicie tę wiedzę sami posiąść. Ale program jest o tyle fajny, to taka dygresja, że, to znaczy tam jest tam parę błędów, to znaczy przede wszystkim te błędy dotyczące dat granicznych, punktów zwrotnych, tutaj się może, tu są te różnice. I przy obliczeniach nazw, jakby z różnych metod liczenia mogą się różnić tutaj liczby ekspresji, realizacji i duszy w stosunku do tych, które są w literaturze. Ja zwykle korzystam z obydwu form, czyli kiedy robię portret, a rzadko ostatnio prosicie o portrety numerologiczne imienia i nazwiska, albo częściej to robią osoby, które biznesowo chcą sobie ustalić nazwę firmy, to wtedy ja korzystam z tych dwóch metod. Natomiast moim zdaniem jest to jeden z lepszych programów i taki doprecyzowujący. Ja nawet starałam się na nim ostatnio sięgać wstecz, te osoby, które śledzą moje programy, że nawet tutaj próbowałam wstecz sobie sięgnąć do takiej głębszej przeszłości, obliczając portrety numerologiczne drzewa genealogicznego kobiet i tam nawet można było się cofnąć o 100 lat chyba, jeżeli chodzi o datę urodzenia, to dosyć sporo. Także możecie sobie w tym programie również sprawdzać po zmianie daty w komputerze aspekty, które były na dzień tego dnia, którym chcecie sobie sprawdzić prognozę albo diagnozę wsteczną, na przykład co się wydarzyło w przeszłości. To pamiętam, że kiedyś Krzysiu Kowal chciał mnie sprawdzić, jeśli Krzysiu jesteś, to pozdrawiam, mój wydawca z programów telewizyjnych, jeden chyba z najmilej wspominam współpracę, oczywiście tutaj nie chcę faworyzować nikogo, ale jeśli chodzi o Grzegorza, to najsympatyczniej wspominam. I sprawdzaliśmy wstecz jakąś tam sytuację, to dosyć dobrze ten program oblicza właśnie te aspekty. Także jeżeli ktoś w podliczbach się specjalizuje, to zachęcam do korzystania z tego programu jak najbardziej. Szczególnie właśnie te osoby, które systemami wschodnimi się interesują, to jak najbardziej. Dobra, się rozgadałam znowu, cała ja. Pani Grażyna, będę zaraz sprawdzała. Uciekaj, Agnieszko, ty miałaś odpoczywać, nie? No tak, buziaczki, pa. Dobra, to jeszcze sekundkę, witam wszystkich. Pytania już możecie zadawać, kto pierwszy, ten lepszy. To znaczy, jeżeli pytania się dublują, albo będę widziała, że są takie osoby, które bardzo często zadają pytania, bardzo podobne, to ja będę te pytania omijała i starała się odpowiadać na pytania tych osób, które jeszcze nie miały szansy skorzystać z tych bezpłatnych porad, bo zdaję sobie sprawę z tego, że są takie osoby, które dosyć często zadają pytania i to ja też nie przepadam za tym, żeby zadawać kilkakrotnie pytanie o to samo, różnych wróżek. Więc jeżeli jesteście aktywni na różnych stronach ezoterycznych, to też weźcie pod uwagę to, że my przeglądamy sobie te posty i widzimy, że jeżeli była jakaś odpowiedź, to omijamy je zwyczajnie, ponieważ nie powinno się zadawać pytania o to samo kilkukrotnie. Okej, widzę ten mój post, tylko nie wiem, czy mi się uda wejść w niego. Dobra, wrzucam do grupy Tarot Polska ten live. Wrzucam do grupy, zaraz właśnie Wam powiem, jak się te grupy nazywają. Jeżeli ktoś chce skorzystać z takich bezpłatnych porad generalnie, to jedną z grup, w której udzielają się takie moim zdaniem sprawdzone osoby, jeżeli chodzi o prekognicje, o diagnozy ezoteryczne, porady ezoteryczne, to jest grupa Wróżby z kart Tarota, dokładnie ta nazwa jest Wróżby z kart Tarota i innych wsparcie ezoteryczne. To tutaj możecie mnie szukać i innych tarocistów, numerologów, astrologów,
osób, które się zajmują tym i zawodowo, i czasami też bardzo dużo świetnie prognozujących osób, które nie zajmują się tym zawodowo, jest to ich pasją, ale mają bardzo dużą wiedzę w tym zakresie i tam też te osoby znajdziecie. Udostępniam u siebie. Udostępniam ezoteryczna wiedza cyganki. Tam też bardzo fajne osoby się udzielają. Szczególnie te osoby, które chcą się uczyć, tak myślę, bo to jest chyba najistotniejsze, że bardzo często jest tak, że jest wielu klientów. Ja zresztą też jestem taką osobą, która z klientki jakiś długi czas temu korzystającej z porad ezoterycznych, sama zajęłam się na początku tarotem, potem numerologią i to tak potem już poszło. Chociaż geomancją zajmowałam się jako nastolatka, ale bardziej z uwagi na fakt, że gdzieś tam dorwałam w prasie mojej mamy opisy figur geomantycznych. I stąd gdzieś tam sobie te kreski jeszcze w liceum stawiałam. Nie wiedziałam, że to jest taka właściwie jedna z najstarszych sztuk mantycznych obok astrologii. Także i run, więc to też tutaj... No, geomancja to jest taka moja chyba ulubiona, bo prosta metoda. Nie musicie mieć kart, nie musicie mieć wahadła, nie musicie mieć programów, nie musicie efemeryd mieć, tylko po prostu kartka, długopis albo nawet patyczek i kawałek piasku, ziemi i tylko znaczenia, wiedza ze znaczeń tych symboli możecie już sobie prognozować sami. Dobra, już się tak szybciutko tutaj mobilizuję. Teraz nie wiem, na której stronie udostępniłam, ale okej, niech leci. Jeśli gdzieś nie udostępniłam, a jesteście członkami tych grup, to zapraszam. Okej, przerzucam sobie program z imion. Jeżeli ktoś z Was chce sobie taką analizę obliczeń imienia i nazwiska zrobić, to też możecie. To jest takie świetne narzędzie do sprawdzenia sobie, na ile... liczby charakteryzujące Was właśnie w imieniu i nazwisku mogą mieć wpływ na pewne rzeczy, szczególnie jeżeli chodzi o zachowania, postawy, cechy, nawyki niejednokrotnie i na ile można to zmieniać. Moja przyjaciółka jakiś czas temu zmieniła sobie imię, tak jak ja zresztą, ten szyk imion, tak? Czyli nie Karolina Ewa, na Ewa Karolina. Ona z kolei Jadwiga na Jadwiga Julia, bo ja nie wiem, jak jest w innych rejonach Polski, ale na Śląsku jest przyjęte tak, że bardzo dużo rodzin nadaje swoim dzieciom już, że tak powiem, z urodzenia dwa imiona. U nas to jest bardzo popularne.
I bardzo wiele osób nosi dwa imiona i ja tak mam również w dowodzie osobistym i posługujemy się dwoma imionami bardzo często. I tutaj Julka, będąc Jadwigą, taką twardą Jadzią, Jadźką, kiedy zamieniła sobie te imiona, to ta Julka, taka bardziej romantyczna, doszła do głosu, więc troszeczkę jej cechy złagodniały, takie się zrobiły bardziej kobiece. Również jej styl taki bardziej kobiecy się jakby zrobił i zrobiła się bardziej taka właśnie wyciszona, uspokojona, mniej energiczna, ale właśnie łagodniejsza przez to. Także to też ma znaczenie. Także te imiona, które nadajemy naszym dzieciom, też ich wibracje bardzo dużo potem mówią o nas i te symbole, które prezentują, też mogą w pewnym sensie na nas oddziaływać. Oczywiście ja podaję nawet za przykład mojego syna Iwo, który pochodzi od Cisa, wojownika. Nie zdawałam sobie sprawy, nadając mu imię, że będzie taki właśnie wojowniczy, ruchliwy. Zastanawiałam się potem, skąd u niego takie owsiki, wszędzie go pełna, a to właśnie też być może ta cecha nadana mu przez jego własne imię. Dobra, no to zaczynam, słuchajcie. Jakaś rozkojarzona jestem, nie wiem, czy to brak kawy, chociaż dzisiaj dwie kawy wypiłam. Okej, może się rozkręcę w trakcie. Będę starała się Wasze zapytania przewijać, chociaż w ostatnim live'ie zauważyłam, że niektórych nie widzę. Także no jeżeli się nie uda w tym, to w innym kolejnym. Dzień dobry Pani Ilono. Pani Marta Klonowska prosi o przesłanie. To znaczy, ja nie mam takich typowych przesłań anielskich. Ja dysponuję, tutaj zresztą moja sąsiadka Grażynka mi podarowała karty opiekuńcze i bardzo dziękuję za to. To te karty opiekuńcze, te przesłania opiekuńcze jak najbardziej dla pani Marty urodzonej 18 marca 1968 roku. Już patrzę. Ile tutaj wypadło, Boże. Miłość tutaj pierwsza się pojawiła jako przesłanie. Co mówi ta karta do Pani? Wybieraj drogę miłości. Pozwól, by Twoja miłość stała się potężną siłą wiodącą ku lepszemu. Także to jest dla Pani przesłanie. Właściwie nie wiem, czy jest sens pokazywać, ponieważ to jest przesłanie, ale anioł jest rzeczywiście, anioł, gwiazda serca. To jest wyraźnie takie przesłanie kierowane do Pani. Myślę, że to jest taki dobry dzień. Zresztą dzisiaj mamy piątek, dzień Wenus, czyli patronuje nam bogini miłości, ale też bogini, która zapewnia nam materię, dobrobyt. Także dobry jest też rytuał na miłość i na pieniądze. U mnie zresztą się pali, tylko że u góry wysoko, żeby kotełka nie weszła, świeca wotywna, zielona. Ja Wam zresztą te świece miałam tutaj przygotować sobie, żeby Wam pokazać te świece, ponieważ możecie u mnie zamawiać, albo sami w ogóle zakupić sobie i w swojej intencji zapalać takie świece wotywne, czyli świeca wotywna, czyli w takim znaczeniu świeca zapalana z konkretną intencją, tylko to są takie oryginalne, że tak powiem, świece wotywne. Okej, okay, Pani Marto, Pani Tereska, witam serdecznie, Pani Ania, okej. Okay. Pani prosiła, żeby zobaczyć, czy Państwa drogi się zejdą. Ania, nie będę czytała imienia Pani partnera, Pani Ania z 10 maja. Myślę, że Pani będzie wiedziała, że to o Panią chodzi, Pan jest ze stycznia. Staram się nie czytać tych dat, ponieważ tak jak mówię, no nie chciałabym, żeby te daty Wasze osobowe gdzieś krążyły po sieci, w sensie te dane i daty osobowe, ale myślę, że Pani zidentyfikuje się. Pani Aniu, ma Pani diabełka w tarotowym portrecie numerologicznym na słabościach, więc nie ma Pani łatwego charakteru. Zastanawiam się, na ile też Pani troszeczkę namieszała w tej relacji. Dlaczego ja tak twierdzę? Nie chciałabym, żeby to Pani źle odebrała, ale no, to jest taka energia bardzo silna, czasami napięciowa. A Pan jest w Księżycu, 18 w tarotowym portrecie numerologicznym, 11 z drogi życia u Pani mistrzowska. Dwie liczby mistrzowskie w tej chwili. Jest Pani pod silnym wpływem już powoli liczby 33. W tej chwili w szóstce z 15 i w szóstce z 24 i 15 pierwszego i drugiego punktu zwrotnego. Także dla Pani
Ta sfera uczuciowa jest bardzo istotna. Już patrzę na Pana. Zobaczę w ogóle, czy to jest numerologiczny dobry czas. I teraz zobaczę też kartami, tak jak ostatnio. Jakie są perspektywy na zejście się Państwa w najbliższym czasie? Pani jest w pierwszym roku osobistym i w szóstym numerologicznym. Również ta szóstka u Pani bardzo mocno się zaznacza. Te jedyneczki też zresztą. Pan w szóstce, no teoretycznie te sfery uczuciowe są dla Pana, dla Państwa obojga istotne, tylko pytanie, czy wobec siebie wzajemnie. Ja sobie zobaczę, może zaraz zastanawiam się, jakimi kartami zobaczę. Najpierw zobaczę geomantycznymi. Nie przypadam za pytaniami na tak lub nie, ale spróbuję zobaczyć, czy to w ogóle dotyczy Państwa i spróbuję też zrobić taki układ króciutki partnerski, żeby zobaczyć stan uczuć między Wami. Chociaż nie ukrywam, że niechętnie kładę karty osobom, które mają liczby mistrzowskie w portrecie. Oboje Państwo mają liczbę 11, liczby drogi życia. I zerkam sobie, co tutaj nam geomancja pokazuje, w sensie figury geomantyczne. No skoro się nam wysunęły dwie, to nie będą dwie. Pani Aniu, no nie bardzo, a przynajmniej najbliższy czas. Dlaczego? Pierwsza karta w układzie, która się pokazuje tutaj dla tych osób, które chcą się uczyć geomancji, to może będę pokazywać te karty. Ja w przypadku kart, ponieważ figury geomantyczne, ich jest 16 w układzie, 16 figur geomantycznych z założenia, natomiast ja prognozując korzystam z kart wróżebnych Paracelsusa, ponieważ Paracelsus zajmował się między innymi obok nekromancji, czyli rozmów z duchami, a nie mylić z nekrofilią, bo niektórzy to jednak pojęcia te dwa mylą, czyli wróżenie z rozmów z duchami, które też w zasadzie oscylowały do geomancji i tak to trochę traktował Paracelsus, więc on obok Madame Lenormand między innymi też korzystał z tej metody prekognicji. Natomiast karty Paracelsusa to jest 16 razy 2, czyli ciemne i białe, ja to tak nazywam czarne i białe, czyli ciemne i jasne karty. Ja je stosuję w pozycjach odwróconych, więc tych kombinacji figur jest bardzo dużo. Osoby, które korzystają z kursów, ale te, którym udostępniam, ponieważ te karty są nie do kupienia w tej chwili, albo do kupienia gdzieś tam okazyjnie w sieci, ale one są bardzo drogie w tej chwili. Ja pamiętam, że kiedy ja te talie kupowałam, to ona kosztowała grosze i nikt jakby z tych kart nie korzystał, nie znał ich albo nie wiedział, jak z nich korzystać. I one były chyba po 20, 30, 40 zł. No w tej chwili one już sięgają nawet, może w przeliczeniu nawet do 600 zł. Widziałam, że w sieci można zakupić te karty naprawdę okazyjnie. Także jeżeli Los Carabeo wznowi te talie, to ja jestem pierwsza w kolejce, żeby je kupić, ponieważ już mi się rozpadają. Ale moim kursantom udostępniam skany tych kart i mogą z nich korzystać na własne potrzeby i również do nauki. I to jest świetne narzędzie diagnostyczne. Pierwsza karta na nie. I to tak zdecydowanie nie, na nie. Dlatego, że kiedy jest jasna karta w pozycji prostej, to mówię na tak. Jeżeli jest odwrócona, to na tak, ale trzeba coś zrobić. Jeżeli jest na tak w tej pozycji, to może być przeszkoda. Tak, to jest zdecydowanie na nie. Pierwsza karta na nie, ponieważ to jest albus biały, czyli moim zdaniem nie ma uczuć ze strony tego mężczyzny w stosunku do Pani. To po pierwsze. Albo te uczucia są bardzo neutralne. Biały, czyli neutralne. Nie ma też wrogości z jego strony. Powiedziałabym nawet, że jest obojętność. Może to jest taka karta. Druga karta, która sugeruje, proszę pewne sprawy przemyśleć. To jest karta rozsądku. Jedyne, na co Pani może liczyć, jeżeli chodzi o relacje z tym mężczyzną na tę chwilę, to jest 14 przyjaźń, umiarkowanie. Także tutaj to jest taki może klucz do rozwiązania Waszych problemów. Ja nie ukrywam, że może w przyszłości coś by się jeszcze, jakaś możliwość była, natomiast dwie pozostałe karty mi sugerują, że ten mężczyzna, przy tym mężczyźnie jest inna kobieta. Puella kobieta, puer chłopiec mężczyzna, to znaczy z łacińskiego słowa, z łaciny tłumaczą. Także jeżeli mogę... O, przepraszam Was, są jakieś zakłócenia z połączeniem, właśnie sprawdzałam sobie, czy jest coś nie tak. Dajcie znać, kochani, jaka jest jakość tej transmisji. Ja zresztą sobie zaraz, ja sobie może włączę i zobaczę, jaka jest ta jakość, bo
Chyba dobra, to mi się zatrzymało. No, słucham siebie teraz. Dajcie mi chwilkę, bo sprawdzam jakość. Okej, coś przerywa, ale... Ale mam nadzieję, że już będzie lepiej. Także jeszcze raz powtórzę, Pani Aniu. Trzy karty na cztery nie. Także prawdopodobieństwo zejścia się Państwa w takim charakterze damsko-męskim jest mało prawdopodobne, przynajmniej w najbliższym czasie. Co ja rozumiem przez pojęcie najbliższy czas? Co najmniej 3 miesiące do 6, aczkolwiek numerologicznie też jakoś to mi nie bardzo wygląda. Na tę chwilę, jeżeli na cokolwiek może Pani liczyć, to przyjaźń, czyli ta czternastka, liczba przyjaźni, wolności, odpowiednik tej liczby to tarotowe umiarkowanie. Ja bardzo lubię łączyć w prognozach znaczenia numerologiczne, przekładając na znaczenia figur geomantycznych, na znaczenia symboli kart tarota i tak dalej, ponieważ ja wychodzę z założenia, że te wszystkie metody się uzupełniają wzajemnie, czasami jedna wynika z drugiej. Geomancja, czyli wróżby z ziemi, czyli wróżenie z ziemi, tak by się można było powiedzieć, bardzo silnie koresponduje z astrologią, czyli ja zawsze mówię, to co na niebie, to na ziemi. Bardzo często karty mi pokazują aspekty astrologiczne. Czasami zdarza się tak, że no, to taka też wskazówka dla osób, które korzystają albo chcą korzystać z figur geomantycznych, kart Paracelsusa, podkreślam, bo możecie sobie kreślić te figury geomantyczne albo korzystać z różnego rodzaju innych jeszcze metod geomantycznych, na przykład te figury sobie wyrzucać w różnej formie, to nawet oznaczając sobie monetę, że orzeł to jest jedno kółeczko, reszka to są dwa, i wyrzucając sobie monetę, określając sobie to na kursach ja Wam mówię, jak to wygląda, jak można sobie to, tej metody się uczyć i jak można wyrzucać sobie te figury geomantyczne albo wykreślać, to często jest tak, ponieważ tutaj są też znaki astrologiczne i zarówno węzły księżycowe są tutaj zaznaczone i znaki zodiaku, także można sobie tutaj też prognozować czas. Ja sobie czas prognozuję, to taka wskazówka, jeżeli jest biała karta, czyli ta jasna, to znaczy, że to jest słońce w znaku, jeżeli jest ciemna, to znaczy, że jest księżyc w znaku. Więc to też można sobie z kalendarzem astronomicznym sprawdzać zarówno solarnie, jak i lunarnie. To jest bardzo dobre narzędzie do określenia czasu długo- i krótkoterminowego. To taka wskazówka dla osób uczących się. Także przykro mi, Pani Aniu, ale na tę chwilę nie bardzo mi wychodzi zejście się Państwa, przynajmniej 6 najbliższych miesięcy, nie wskazuje na to. Tak o tym mówią karty geomantyczne. Mogę Pani zasugerować, ale tylko zasugerować, ponieważ ja nie jestem zwolenniczką rytuałów takich pętających, ale może Pani spróbować, jeżeli jakaś sytuacja kryzysowa, konfliktowa między Państwem zaistniała, skorzystać z pomocy białej świecy z zaznaczonymi runami Algis i Ansus. To znaczy, jak korzystać z tej świecy? To jest świeca, którą my zapalamy. No teraz jest dobrze zapalić, ponieważ właśnie za chwileczkę rozpocznie się kulminacja nowego księżyca, czyli do zażegnania pewnych konfliktów. Albo korzystając z czarnej świecy, czyli na czarnej, opłukanej zimną wodą od knota do podstawy świecy zaznaczamy imię, nazwisko, datę urodzenia osoby, z którą chcemy poprawić relacje albo nawiązać kontakt, i swoje, i między tymi imionami zaznaczyć dwie runy, Ansus i Algis. Ansus komunikacja, Algis oczyszczanie, jakieś słowa, które być może wypowiedzieliście sobie albo coś negatywnego, i to jest oczyszczająca w tym momencie atmosferę, ale nie zmusi nikogo do kontaktu, od razu zaznaczam. Albo przywołująca, czyli kiedy zapalamy białą świecę, możemy poprosić te runy o wsparcie w komunikacji z tą osobą. Ja te świece też bardzo często zapalam, jeżeli jestem przed jakimś trudnym spotkaniem i zależy mi na tym, żeby rozmowa przebiegała łagodnie, spokojnie, bez napięć. Szczególnie Algis, która jest taką runą oczyszczającą w sytuacji kryzysowej, konfliktowej, napięć, kiedy jesteśmy do siebie wrogo nastawieni, ale mamy wolę pogodzenia się. Jeżeli magia tej runy, tak to nazwę magia, nie zadziała do 40 dni, to znaczy, że ta osoba nie chce mieć z nami kontaktu zwyczajnie i my nie jesteśmy w stanie w żaden sposób jej do tego zmusić. Ja generalnie jestem absolutnie przeciwna wykonywaniu jakichkolwiek rytuałów, które mają zmusić kogoś do czegoś. Sami nie chcielibyście być zmuszeni do czegoś, czego nie chcecie, więc to wasz wybór, nie stosuję.
Nie stosuję po prostu. Ok. Wszystkiego dobrego Pani Aniu, trzymam kciuki. Dzień dobry Pani Marto. Pozdrawiam Andrew, Andy, kimkolwiek jesteś, wszystkiego dobrego. Pani Tereska, dzień dobry. Agnieszka, tu jeszcze raz, jeżeli ktoś szuka linka do programu Numerolog 123, nie, 213, to jest chyba jeszcze jakiś inny 213. Może to jest inna wersja programu. Kochani, bo ja mam numerologa, zaraz Wam powiem, bo Agnieszka, znaczy ja sobie wejdę po tym live'ie, ja sobie wejdę i zobaczę, jaka to jest wersja programu, bo ja mam wersję programu, od razu Wam powiem. Nie, 213, to jest ta wersja. Nie wiem, dlaczego ja cały czas mówię 123. 213. Wersja z 2019, z 2009 roku. Mhm. Tak. I myślę, że tutaj warto oddać cześć Adamowi, Adam Szod, pseudonim, nie wiem, czy to jest jego nazwisko. Naprawdę dobrą robotę ten człowiek zrobił i bardzo pomaga nam, jeżeli chodzi o przynajmniej mnie, ale też wiem, że bardzo wiele osób korzysta. Bez tej słuchawki słuchać też. Ja właściwie nie wiem, bo ja się łączę przez tą słuchawkę, natomiast ja nie wiem, czy telefon się łączy, bo ten mój poprzedni się łączył i była lepsza jakość, a tutaj być może po prostu zbiera dobrze urządzenia, a ta słuchawka w ogóle nie jest kompatybilna. Muszę to kiedyś sprawdzić. Pani Ania nie dostała infotransmisji, że dziś będzie, poprzednio też się nie udało. Pani Aniu, ale już właśnie omówiłam pani problem. No niestety nie jest to taka optymistyczna prognoza, przynajmniej na najbliższy czas. Chociaż to tak, nie ma czasami tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo to jest tak, nam się wydaje, że my czegoś chcemy, a to nie zawsze jest dla nas dobre, więc ja nie wiem, czy to nie jest tak, że to, że Państwo nie wrócą do siebie, czy ta relacja nie wróci do status quo tego poprzedniego stanu, że to jest coś złego. Może być tak, że właśnie przed Panią są inne, bardziej wartościowe dla Pani relacje, więc może to nie jest tak, że mamy czego żałować. No, czasami w miejsce czegoś, co odchodzi, przychodzi coś lepszego. To jest zasada Feng Shui zresztą, więc może warto. To ja też mogę, jakieś naprowadzenie. To znaczy naprowadzenie, nie wiem, co ma Pan na myśli. Ja może tutaj dla Pana w takim razie, dla Pana takie przesłanie opiekuńcze, czyli jakąś wskazówkę na najbliższy czas. To jest 49 kart inspiracji Sheryl Richardson. Takie troszeczkę afirmacyjne, ale też jakby wpisujące się w nasze sytuacje. Szacunek dla siebie samego. Ja o tym często mówię, przy liczbie 14 to też bardzo silnie się zaznacza. Szanuj siebie samego, to jest wskazówka ze strony tej karty. Sam najlepiej osądzisz, co jest dla Ciebie właściwe. Czyli jeżeli prosi Pan o naprowadzenie, to ta karta mówi wyraźnie, sam wiesz, co jest dla Ciebie dobre. Może warto słuchać siebie samego. Ja zresztą niejednokrotnie powtarzam, szczególnie tym osobom, które mają liczby mistrzowskie w portretach, że praca kartomanty jest wtórna do Waszej intuicji. I tak naprawdę nasze zadanie to jest i nasza praca jest z tymi osobami, sprowadza się do tego, do pracy z osobami, które nie ufają swojej intuicji albo często nie potrafią z niej korzystać. My wiemy tak naprawdę, co jest dla nas dobre, my potrafimy kierować swoim życiem, my wiemy, co robimy źle, my czujemy, nasze ciało mówi, to jest dla nas złe, to jest dla nas dobre, tą drogą powinniśmy pójść, tą niekoniecznie, tylko my nie słuchamy siebie samych. Bardzo mądre przesłanie moim zdaniem. I tak naprawdę, jeżeli nauczymy się słuchać siebie, to nie jest nam potrzebne żadne narzędzie dywinacyjne. My sami jesteśmy dla siebie narzędziem dywinacyjnym, prognostycznym. Także najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej kreowanie, kochani. Ja to cały czas powtarzam, szczególnie tym osobom, które mają silnie zaznaczone liczby kreujące w portrecie, ale to dotyczy nas wszystkich tak naprawdę. Trzymam kciuki Panie Andrzeju i wszystkiego dobrego. Pani Grażyna Rutkowska, czy mogę się dowiedzieć, co mnie czeka w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o 6 miesięcy? Ja może zrobię tak, Pani Grażyna, że ponieważ 6 miesięcy najbliższych to jest właśnie do końca roku praktycznie, czyli przełom okresów numerologicznych, czyli może zróbmy tak, że ja opiszę, na jakie aspekty dobrze jest zwrócić uwagę i na czym skupić tę uwagę, żeby realizowała Pani prawidłowo tą ścieżkę okresów numerologicznych zgodnie z zasadą WWEI, tak? Bo zasada WWEI, taoistyczna zasada, tutaj się opieram cały czas o
numerologię wschodnie, systemy numerologiczne, czyli numerologię chińską, i ona, że tak powiem, te ścieżki nam wyznacza. Zgodnie z prawami natury, tak? Czyli zgodnie z tym, jaki okres nam sprzyja, bądź czego nie robić, jeśli okres jest dla nas niesprzyjający. 9 lutego. Pani Grażyna, Grażyna. Mi się zagalopowała, nie podam pełnej daty. Przede wszystkim Pani Grażyno, nie wiem, czy Pani wie, ale jeśli Pani nie wie, to ja przekazuję taką informację. Ma Pani dwie liczby mistrzowskie w portrecie. Liczbę 11 w kluczu wcielenia to automatycznie daje Pani pierwszy punkt zwrotny w liczbie 11. Liczba drogi życia. O, dziecko się budzi, czyli kotełka. No to będzie rozrabianie. I 5 w liczbie 14 spod liczby 23 to jest liczba drogi życia. Ona się też tutaj będzie zaznaczała bardzo silnie w trzecim punkcie zwrotnym. To jest punkt zwrotny, w którym się Pani obecnie znajduje. Co oznaczają te dwie liczby? Głównie przy podejmowaniu decyzji kierować się intuicją. 11, tak? Ja też bardzo często podkreślam, że osoby, które mają 11 w portrecie numerologicznym, nie się przychodzi tutaj pomidzie, teraz podrabka mi tutaj kapcie, bo ona ma tutaj, sobie traktuje moje kroksy jak drapak, a potem będzie marudzić. 11, czyli kierowanie się w życiu intuicją, ale też 11 powinny zwrócić uwagę na zdrowie, ale tu mam na myśli wszystkie osoby, które mają 11 w portretach albo w punktach zwrotnych, to w tych okresach, ale nie drapy mnie po nogach. Przepraszam Was na chwilę. No chodź, chodź, chodź. Teraz będzie zwracać uwagę na siebie. Ale nie wyłączaj. Wczoraj miałam klientkę do późna i już chyba zwróciła wyraźnie uwagę, że za długo rozmawiam z klientką i zaczęła chodzić po żaluzjach. Czyli to już jest taka ostateczność. Jak kotełka próbuje zwrócić na siebie uwagę, ja nie reaguję na jej zaczepki, prowokacje, no to wtedy zabiera się za wspinaczkę. A wiesz, że ja tego nie lubię, bo żaluzje są drewniane i już parę takich szczebelków połamała i musiałam je naprawiać, wymieniać te szczebelki, no to jest czasochłonne. Więc Kubana potrafi manipulować. Wracam do Pani Grażyno. 11. Zdrowie. Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek problemy zdrowotne u jedenastek, to ja podkreślam, że jedenastki mogą mieć zaciemniony obraz diagnostyczny, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju dolegliwości czy choroby. Objawy mogą być takie nieswoiste, trudne do określenia, może być także nietypowe i niejednokrotnie mogą przysparzać właśnie problemy lekarzom, jeżeli chodzi o określenie, co dolega albo jaką metodę leczenia bądź profilaktyki wdrożyć. Dlatego zachęcam jedenastki, mówię tak jedenastki, czyli wszystkie osoby, które mają jedenastkę w portretach, do tego, żeby kilkakrotnie sprawdzały swój stan zdrowia bez względu na to, jaka jest diagnoza. Jeżeli diagnoza jest ok, to i tak sprawdzajcie, bo czasami zdarza się tak, że diagnoza jest nic nie dolega, a pojawia się jakiś poważny problem, ale też odwrotnie. Czasami diagnoza jest jakaś taka, że jest poważna dolegliwość, a okazuje się, że nie. Większość chorób u jedenastek ma podłoże autoimmunologiczne ze strony takich emocji negatywnych, czyli psychosomatyczne dolegliwości. Somatyzacja tych emocji to jest właśnie ta praca z czakrami, gdzie bardzo często na początku widzimy zaburzenie na poziomie czakry. Emocje w tym momencie dają bardzo silne dolegliwości fizyczne. Dlatego ta jedenastka bardzo dobrze czuje ciałem. To ciało wyraźnie mówi, co jest dla Pani dobre, co złe. Jeżeli pojawia się jakaś dolegliwość bólowa, to obszar odpowiedzialny za emocje w tym przypadku będzie nam mówił, co jest przyczyną, tak? Na przykład, jeżeli pojawiają się dolegliwości na poziomie czakry gardła, to są jakieś niewypowiedziane emocje. Jeżeli są to kark, plecy, to znaczy, że bierzemy na siebie zbyt dużą odpowiedzialność. Smutek to są płuca, serce i tak dalej. No tutaj na mojej stronie Magiczna Kuchnia znajdziecie wszystkie wskazówki dotyczące tego, jaka emocja odpowiada za jaką część ciała, za jaki organ albo za jaką dolegliwość. I tutaj też zachęcam szczególnie jedenastki do sięgania po medycynę integracyjną. Czym jest medycyna integracyjna? To jest połączenie medycyny klasycznej, uniwersyteckiej, czyli tak zwanej medycyny zachodniej, z medycyną alternatywną, naturalną,
tak zwaną medycyną wschodnią, tak? Czyli w tej chwili już WHO, ja wiem, że teraz dyskusje są co do wiarygodności WHO jako Światowej Organizacji Zdrowia, natomiast WHO traktuje już medycynę chińską szczególnie jako naturalną metodę medyczną i jest już wprowadzona i medycyna integracyjna już funkcjonuje. Jeszcze niewielu w środowiskach medycznych, jeszcze niewielu lekarzy ją stosuje, ponieważ wiedza lekarzy z dziedzin naturoterapii jest mała, ale na szczęście już coraz więcej lekarzy stosuje. I to zarówno lekarzy zajmujących się naszym ciałem, ale też lekarzy, którzy zajmują się naszą duszą, także więc lekarze psychiatrzy i na przykład moja pani doktor, ta, która mnie diagnozuje i terapeutyzuje, również ta, w której warsztatach eksinowskich uczestniczę, czyli jako osoba, która po przejściu traumy, po przejściu kryzysu psychicznego wspiera innych, bo jest taki zawód w tej chwili nowy, zawód, który został wprowadzony już w Niemczech i w Holandii, powoli w Polsce już zaczynają placówki zdrowia psychicznego zatrudniać takie osoby, czyli osoby, które wspierają innych poprzez doświadczenie w dochodzeniu do, w całym procesie zdrowienia, tak, jeżeli chodzi o tą sferę psychiczną. Także to jest moja pani doktor, która mi kiedyś zasugerowała akupunkturę i akupresurę, ale również moja lekarz internista w procesie leczenia niedoczynności tarczycy i zmęczenia nadnerczy, więc to są naprawdę, no akupunktura może jest mniej przyjemna, ale akupresura to jest coś, co możecie samodzielnie stosować poprzez uciskanie odpowiednich meridian, jeżeli chodzi o części ciała. No ale to zachęcam do śledzenia, no i tutaj też zachęcam do tego, żeby sobie przejrzeć poradniki medycyny germańskiej, na przykład to taka wskazówka. I pani Grażyno, okres numerologiczny, czyli to jest taka wskazówka ze względu na jedenastkę, wskazówka ze względu na piątkę z czternastki. Piątka generalnie, to często powtarzam, jest liczbą w portrecie, która w liczbie drogi życia stanowi taki pion pośrednictwa między młodą a starą duszą. Czyli to są takie osoby, które są w podliczbie 5, które już wchodzą w ten kanał starszych dusz. Tak, do czwórki mamy z wyjątkiem liczb mistrzowskich młode dusze, od piątki zaczynają się już dusze stare. Stare mam na myśli świadomość. Piątka uczy się przez doświadczenie, więc nie należy trzymać się schematów, a wręcz je zmieniać. Liczba, która uczy nas tego, szczególnie właśnie piątki, że wszystko w życiu jest zmianą. Rok osobisty szósty z piętnastki, więc skupia Panią na sprawach rodzinnych, ale mogą się pojawiać w piętnastce, czyli w diable napięcia albo namiętności. I teraz tak jak każda liczba ma swój, jak kij ma dwa końce, czyli ma swój pozytyw i negatyw, cień i tą jasną stronę. Jasną stroną szóstki to jest właśnie powodzenie w sprawach uczuciowych, w sprawach rodzinnych, ale czasami szóstka może przynosić kryzysy, rozstania, a nawet zdradę. Piętnastka tutaj może mówić o zdradach, więc tutaj z dwóch stron może też dziewiątka roku numerologicznego zakończać pewne rzeczy, na przykład związki albo jakieś też konflikty rodzinne, więc tutaj też plus tej dziewiątki. Dziewiątka jest liczbą spełnienia albo liczbą podsumowań, w sensie albo spełniamy sobie te wszystkie nagród i kar. Jeżeli cały cykl numerologiczny dziewiąty Pani pracowała rzetelnie i sumiennie, to w zasadzie jest to czas odpoczynku, nagrody, cieszenia się plonami swojej pracy. Natomiast jeżeli były jakieś zaniedbania, to niestety w tej dziewiątce trzeba porządkować, czasami jeszcze na pewnych rzeczach się skupić, nadgonić zaległości. Ogólnie rzecz biorąc nie jest to zły okres. Czyli tak, skupiamy się na porządkowaniu albo po prostu na wypoczynku. Ja mówiłam ostatnio, że liczba 9 jest liczbą mówiącą nam bardzo silnie o... Znaczy liczba, która symbolizuje długowieczność. Także pewne rzeczy, które przetrwają dziewiątkę, będą kontynuowane. To też taka wskazówka, bo bardzo często się boicie, że dziewiątka wszystko kończy i że rozpoczynane znajomości w dziewiątce się zakończą w dziewiątce. To nie jest tak. Jeżeli one się zakończą w dziewiątce, to znaczy, że one powinny były się zakończyć i nam nie służyły. Natomiast jeżeli one przetrwają dziewiątkę, to znaczy, że ta znajomość była wartościowa i będzie kontynuowana długoterminowo. Także na przykład, jeżeli ktoś się obawia zakończenia pracy albo nieprzedłużenia umowy o pracę, to jeżeli przetrwa tą dziewiątkę, to znaczy, że tą pracę będzie, czy tą umowę będzie miał przedłużoną na dłuższy czas.
To na tym proszę skupić uwagę, czyli rodzina, bliscy, uczucia, sprawy egzystencjalne, ale też powściągnąć się przed napięciami. Może mieć Pani skłonność do popadania ze skrajności w skrajność, od takiej euforii po pesymizm, od takiej, no powiedziałam, takiej hipoeuforii nawet, po hipereuforię, ale czasami też po depresję. Więc to takie może być dla Pani niestabilne, chwiejne i męczące przez to zachowanie. Że piątka z czternastki, ta czternastka to jest, ja zawsze porównuję czternastkę i bardzo lubię to porównanie do umiarkowania tarotowego w tłumaczeniu. Umiarkowanie w wielu kartach pojawia się pod nazwą. I tutaj jakby dla Pani wskazówki. Umiarkowanie, równowaga, czyli umiarkowanie w podejmowaniu decyzji. Umiar też, tak? Czyli umiar we wszystkich sferach życia. Równowaga, czyli próba zachowania równowagi, ale nie balansowanie, czyli nie popadanie ze skrajności w skrajność. Temperance w tłumaczeniu, ja zawsze bardzo lubię serial Kości, Temperance Brennan, ona właśnie pokazuje taką postawę powściągliwości, wstrzemięźliwości, tak? Więc tu być powściągliwą, wstrzemięźliwą, butelką nie drapkaj, myszko. I to są takie, myślę, dla Pani najważniejsze wskazówki. Jeżeli chodzi o najbliższe 6 miesięcy, a właściwie do września, bo u Pani do września jest ta dziewiątka, ale już od września wchodzi Pani w jedynkę roku numerologicznego i tutaj jest to rok inwestowania w siebie. Rok, w którym może już Pani czuć taki bardzo silny imperatyw skupienia się na sobie i to jest bardzo ważne. Co Pani zainwestuje w jedynce w siebie, to będzie procentowało w perspektywie, czego Pani sobie poskąpi, to będzie ten deficyt, który będzie się za Panią ciągnął, więc inwestujemy w siebie, stawiamy sobie nowe cele. To jest rok zasiewania, czyli teraz w tej dziewiątce trzeba zaorać, uporządkować, odchwaścić, nawieść i od jedynki siać. W drugim roku, ale to kolejny będzie dopiero, w tym momencie jest cierpliwość, czyli czekamy na wzrost. Bardzo dynamiczny będzie to okres dla Pani. I przesłanie dla Pani, Grażyna. Beztroska. O, czyli może ten rok numerologiczny dziewiąty będzie dla Pani okresem raczej wypoczynku. Pobaw się z dzieckiem. Dziecko to Twój najwspanialszy nauczyciel. I tutaj odnoszę to nie tylko do naszych dzieci, bo Pani wcale nie musi mieć dzieci, jeśli Pani ich nie ma. Tu też jest to kwestia naszego wewnętrznego dziecka. Dlaczego wewnętrzne dziecko? Proszę zobaczyć. Ja myślę, że tu się bardziej ta informacja do Pani odnosi, do Pani jako osoby. Postaram się to przybliżyć. Nie wiem, czy to będzie widać w sensie światła. Sylwetka kobiety. I tutaj w splocie słonecznym jest dziecko, nasze wewnętrzne dziecko. I tutaj ja myślę, że to jest kwestia też dania sobie w tej dziewiątce tego, czego Pani kiedyś nie mogła sobie dać, albo nie zostało Pani dane w dzieciństwie. Czasami jest tak, że w pracy z matczyną raną, ja też wczoraj taką bardzo długą rozmowę z jedną z moich kwerentek przeprowadziłam na temat właśnie tego przepracowywania sobie czasami naszego niespełnionego dzieciństwa, ale czasami braku dzieciństwa, po prostu. Albo tych potrzeb, które w dzieciństwie nie zostały zaspokojone. To nie chodzi o to, żeby być infantylnym, ale chodzi o to, żeby sobie pozwolić na to, żeby dochodziło do głosu nasze wewnętrzne dziecko. Ponieważ tych naszych wewnętrznych jaźni jest bardzo dużo, tak? Pomijam wewnętrzną kobietę, mężczyznę, ale jest wewnętrzne dziecko, wewnętrzny rodzic, ojciec, matka, wewnętrzny krytyk, wewnętrzny sędzia, wewnętrzny motywator. Także tutaj w tym momencie skupia się Pani na beztrosce swojego wewnętrznego dziecka. To sugerują Pani przesłania. Wszystkiego dobrego, Pani Grażynko. Pan Andrzej prosi, ale nie wiem o co z datą urodzenia. Przesłanie dla Pana przeczytałam, więc tutaj mogę ewentualnie zerknąć na okresy, bo nie wiem, o kto poproszę, jak można, nie wiem, co Pani miał na myśli, może coś się Panu źle kliknęło. Już patrzę. Zobaczmy. Siedemnastego marca.
A, źle datę wpisałam, źle rok wpisałam, jeszcze chwilkę. Muszę się pilnować z tym rokiem, bo zdarzyło mi się już parę razy źle dokliknąć. Rok osobisty 6 z 15 i numerologiczny 7 z 16, panie Andrzeju. Ja też od razu zaznaczę dla pana, kiedy ma pan okresy pustki. Będą one przypadały na rok 2022-2023, czyli za 2 lata. Miesiące luty, marzec, więc w tych miesiącach, w tych okresach nie powinno się podejmować jakichś takich ważnych decyzji życiowych, raczej zachować status quo sytuacji, być w defensywie. Godziny pustki to 3 do 7. Rok osobisty 6 z 15 i 7 z 16 może oznaczać porządkowanie wszelkich relacji uczuciowych albo transformowanie tych relacji uczuciowych, czasami zakończanie związków, a czasami zmiany w tych związkach, zmiany reguł, zasad, generalnie porządkowanie. Na tym skupiłabym swoją energię na tę chwilę, jeżeli chodzi o pana. Proszę też kierować się intuicją przy podejmowaniu decyzji z uwagi na fakt, że jest pan w trzecim punkcie zwrotnym, w którym pan się już znajduje od dłuższego czasu, pod wpływem liczby 11, między innymi, czyli podejmowanie decyzji 11. Tutaj też zachęcam do lektury o 11. Ja czasami w programach numerologicznych już dużo tych informacji o 11 podawałam. Nie chcę się tutaj rozwodzić, bo nie odpowiem na wszystkie pytania. Ale też towarzyszy jej liczba 29, to jest tak zwana liczba hiobowej karmy, niektórzy tak ją nazywają, czyli mogą się pojawiać, jeżeli pan nie będzie szedł za głosem intuicji, to mogą się pojawiać piętrzące się problemy, czasami zdrowotne. I też tak jak powiedziałam w przypadku pani, nie pamiętam czy pani Grażynki chyba, 11, pilnować tego zdrowia, diagnozować, również jeżeli chodzi o kwestie związane z metodami leczenia, niejednokrotnie trzeba sobie tutaj konsultować. To ja na przykład sprawdzam sobie skuteczność leków wahadłem, oczywiście te metody radiestezyjne niektórzy pochwalają, niektórzy nie, ale u mnie się to bardzo mocno sprawdza. Pozdrawiam serdecznie panie Andrzeju. Pani Marta Rzeszot prosi o przesłanie. Dobrze. Już patrzę, pani Marto. Coś się pojawiło. Energia. Energia piękna, karta, to jest chyba tulipan z motylem, postać, która się unosi i czerpie energię. I tutaj proszę bardzo, burza jaka energetyczna, ozonuje nam powietrze. Motyl to jest symbol transformacji, nadziei, odradzania się, tak? Właściwie transformowania, czyli z kokona transformujemy, dojrzewamy. Przesłanie tej karty. Uznaj swoją siłę. Każda burza przynosi początek nowego. Proszę bardzo, czyli każda rewolucja, przemiana właśnie, to jest coś nowego. Myślę, że mądre przesłanie tej karty. Pozdrawiam cieplutko pani Marto, pani Ilona. Pani Ilona Waśkiewicz. A ja chciałam zapytać jeszcze raz, bo nie zdążyłam ostatnio przez brak daty. Poróżniłam się z przyjacielem, przestaliśmy pisać do siebie, bardzo mi go brakuje, czy wrócimy do tej relacji, jaka była. Pani Renatko, wydaje mi się, pani Ilonko, przepraszam, ja na jedno z tych pytań odpowiadałam, nie lubię powtarzać tych pytań. Nie wiem, czy to było pani pytanie, wiem, że tam jedna sytuacja była taka nie bardzo jasna, ja zobaczę. Zobaczę to, tylko pani nie podała dat urodzenia tutaj, więc zobaczę kartami. Natomiast proszę sobie odsłuchać poprzedni live, bo nie wykluczam, że mogłam tam udzielić pani informacji, a pani po prostu przegapiła to gdzieś. Live wisi na mojej stronie i wisi na YouTubie. I słuchajcie, przypominam, ktoś zadał pytanie, a ja na nie odpowiadam z poślizgiem. I na przykład odszedł od ekranu, to te programy są zawieszone w kolejności nadawania na kanale YouTube, na Kawie Uwiedźmy i tam subskrybując sobie możecie, albo nawet nie subskrybując, możecie sobie przejrzeć wszystkie po kolei programy i odsłuchać, czyli w dniu, w którym byście zadali pytania, tam zaznaczam jaka to jest data i sobie sprawdzić odpowiedzi na Wasze pytania, jeżeli ktoś nie zdążył albo przegapił. Ok. Patrzę pani Ilonko. Jakie są perspektywy na powrót do tej relacji, jaka była miesiąc temu? Tak pani tutaj pyta. Wydaje mi się, że odpowiadałam na pani pytanie, ale jeszcze raz zadam pytanie kartami. Tristicja na nie, karty ograniczenia. Podobne karty mi się też wtedy kładły, rube uznanie. Na razie jest napięcie bardzo silne, tutaj jest pokazany skorpion.
Jeśli już, to tutaj rubeus 24 w podliczbie, znaczy rubeus, czyli zamieszanie, napięcie. Tu Leszek Płoński też, ja wyjmę tę kartę, bo dzisiaj w grupie, ja w ogóle wszystkie osoby, które chcą się uczyć geomancji, zapraszam do grupy Geomancja, najstarsza sztuka wróżebna, albo te osoby, które chcą wróżyć sobie same. Leszek Płoński, jeden z moich kolegów ezoteryków i z portali Magiczne Wrota i innych, ale też z telewizji, zamieścił kartę Rubeus w tej talii, którą też lubię. I ona, ja może ją pokażę, obrazuje tę sytuację. Tylko momencik, ja sobie ją tutaj wysznupię. Wiesz, ja mam tą kartę. Jak się do woreczków upycha kilka talii, żeby mieć je pod ręką. Co? No to jest taka karta, akurat dzisiaj dał przesłanie tej karty. Ja zaraz nawet zerknę, co on opisał, bo to jest takie idealne właściwie pod Pani sytuację. Zapraszam Was do tej grupy w ogóle. Kto chce, to proszę bardzo. Już patrzę, cóż tu Leszek napisał ciekawego, bo to też jest osoba, a niewielu tarocistów, wróżbitów czy kartomantów korzysta z geomancji. Z tego co wiem, to właśnie Leszek, wiem, że Kasia Oriana Bukartek, czyli ona też korzysta, ona nawet swoją talię już rozpisała, czekam aż ją wyda, bo jest bardzo ładna. Dobra, czytam Wam, jak znajdę oczywiście. Co Leszek tutaj nam opublikował grupy Geomancja. Jest. Leszek napisał, bo akurat tutaj ta karta Rubeus bardzo się różni. Nie, to nie ta karta. Obraz karty figur geomantycznych. Napięcie skorpion. Skorpion jest kąśliwy, skorpion jest pamiętliwy, skorpion jest w opozycji, czyli tutaj mówimy o znaczeniu karty Paracelsusa w kontekście wróżebnym. Pamiętliwość, kąśliwość, zemsta, no nie za pozytywne cechy tej karty i postaci. 24 zamieszanie ze strony kobiet, więc tutaj mogą być zaangażowane jakieś sytuacje związane z kobietami być może. Napięcie, kłótnia, spór, ogień. Rubeus czerwony w znaczeniu ogień. I tak to właśnie wygląda w kartach tych, których opisy tarocista Leszek Płoński zamieszcza w grupie. Ja w ogóle zachęcam do subskrybowania jego strony. Bardzo ładnie te opisy, bardzo trafnie zresztą te opisy kart prognostycznie realizuje. Bardzo mocno koresponduje ta karta z kartą wieża w tarocie. Tutaj jest to ogień, czerwień. Płomień, flame, czyli napięcia. Jeszcze jest najbliższy miesiąc, nie sądzę, ponieważ karta się pokazała na nie. I to przypominam, na nie, nie. Tak, ciemna karta, nie ta jasna, czyli na razie nie. Muszą opaść emocje, negatywne bardzo, takie złośliwe, cyniczne, kąśliwe, wbijające nóż w plecy. Leszek pisze, nagle dramatyczna sytuacja przypominająca uderzenie pioruna może Cię zaskoczyć, przygotuj się na trudne wydarzenia. I tutaj skorzystam z jego podpowiedzi, ale jest bardzo trafny ten opis i akurat bardzo dobrze koresponduje z tą Pani sytuacją. Przygotuj się na trudne wydarzenia, aby zapanować nad niekontrolowanym wybuchem emocji i uczuć. Ciągle jeszcze... Ja bym nawet unikała, powiem Pani Ilonko tutaj, próby konfrontacji, ponieważ jeszcze jest to za świeża sytuacja. Cokolwiek ona oznacza, cokolwiek się nie wydarzyło, jest jeszcze jest to jeszcze zbyt żywe. Czasami trzeba pozwolić sobie opaść emocjom, uspokoić te emocje, żeby wejść w dialog. Ja tutaj mówiłam wcześniej o zapalaniu białej świecy z runą Algis i Ansus, albo czarnej, biała świeca z runą, świecą uniwersalną, to w tej intencji wyciszenia napięć, załagodzenia tych napięć, to jest dobry aspekt. Przeciwieństwem figury Rubeus jest Albus, biały, neutralizujący, więc biała świeca byłaby dobrym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o takie kwestie rytualne, intencyjne, powiedziałabym.
Ryzykowne posunięcia mogą wystawić Cię na nieoczekiwane ciosy, gwałtowne spory zaburzą Twój spokój, więc ja bym unikała na razie konfrontacji, nawet próby wyjaśnienia, kontaktu. To ostrzeżenie przed przekroczeniem boskich praw i uleganiu własnym instynktom. Także może być tak, że Pani może mieć taką potrzebę, albo też on, unikałabym tej konfrontacji mimo wszystko. Twoja wybujała ambicja pchnie Cię do zguby. Cały czas powściągliwość, temperance powiedziałabym, tak? Być w defensywie, nie działać. Zapanuj nad tymi destrukcyjnymi emocjami, to jedyny sposób, żeby zapanował pożądany spokój. Jeżeli uważasz, że ten post jest ciekawy, będę wdzięczny za udostępnianie. Także zapraszam. Hashtag tarocista Leszek, hashtag Leszek Płoński. Zerknijcie do niego na stronę, bo moim zdaniem, jeżeli chodzi o analizy geomantyczne, w grupach jest jeszcze kilka osób, ale nie znam tych osób z imienia i nazwiska, a wiem, że się zajmują geomancją, natomiast te osoby, które znam, Leszek z tych, które kojarzę w tym momencie. Bardzo trafne spostrzeżenie, także ostrożnie Pani Ilonko, miesiąc nie, ja bym dała więcej czasu. Proszę odsłuchać moją poprzedni live. On już wisi na YouTubie. Mnie się wydaje, że ja tam też dawałam jakieś wskazówki. Nie wiem, czy Pani, bo padło podobne pytanie, nie zarzekam się, ale tam jeszcze może będzie ewentualnie dla Pani rozstrzeżenie. Pozdrawiam cieplutko i trzymam kciuki. Biała świeca Algis Ansus w tej intencji nawet teraz sobie zapalić, bo za chwilę, kochani, nie pamiętam, ale chyba 19:36, jak pamiętam, wchodzimy w kulminację nowiu, więc to jest jeszcze bardzo dobry czas. Ja w ogóle zapalę jeszcze tutaj nam, bo kotełka zniknęła, ale jest to taki tea light może zielony zapalę. Możecie też kupić tea lighty, ale sojowe, czyli nie takie parafinowe. One też są dobre, intencyjne. Ja nam zapalę tutaj taką jedną. Także dajcie mi chwilkę i zaraz do Was wracam ze świecą, to faktycznie taką intencję wyciszającą. O, mam pięknie pachnąca, sojowa. O, zgasła, słuchajcie, niedobrze. Jeszcze raz zapalę. Pomyślałam sobie jeszcze w kontekście pani Ilonko, skoro nam zgasła ta świeca, że znowu ogień ogniem, jednak nie, czyli napięcie nie, tak jakby symbolicznie nam ta świeca pokazała, jednak nie, za dużo tego ognia, za dużo tego rubeusa. Proszę sobie, nawet nie wiem, czy nawet zapalać świecę, oczyścić siebie wodą z solą chyba, jednak na ten ogień potrzebna jest woda. Ja też nawet pływając, bardzo często sobie swój własny ogień studzę, a teraz nie mogę pływać z oczywistych powodów, ale może proszę wziąć sobie na ostudzenie własnych emocji i oczyszczenie albo zimną kąpiel, chłodną, prysznic i wizualizować, jak ta woda zmywa z Pani te napięcia, ale też te napięcia związane z sytuacją, albo po prostu chłodną kąpiel w wodzie z solą morską, oczyszczającą. Wyraźnie dużo tutaj jest tego ognia, nawet świeca nam to zasugerowała. Trzymam kciuki, powodzenia Pani Ilonko. Pan Mirosław, ach, Pan Mirosław ogląda, miło mi bardzo. Ach, dała Pani datę. Dobra, zrzucę okiem na tę datę jeszcze, Pani Ilono, skoro Pani dodała. Chociaż nie wykluczam, że ja patrzyłam na to numerologicznie. Może mi się odpamięta, jeżeli tę datę sobie wprowadzę. Jeszcze ma sąd w tarotowym portrecie numeropsychologicznym na słabościach. To jest też taka osoba, która trzyma się swojej racji bardzo kurczowo. Mhm.
Tu znowu pojawia się to temperance, piątka z czternastki. Relacja budowana na przyjaźni powinna być, a jest rubeus, jest namiętność, są napięcia, więc może gdzieś poszło za bardzo, tak? Przeciwieństwem temperance, umiarkowanie, zwierza właśnie, 16, burzliwe, napięciowe, namiętne, gorące, ogniste, więc 14. Afirmacja z kartą, umiarkowanie, polecam. Film Temperance, z Temperance Brennan Kości, żeby zobaczyć jak jej powściągliwość. Trochę żartuję, ale chodzi o to, żeby nauczyć się tej powściągliwości. Ostudzić emocje. Temperance, powściągnąć się. No. Proszę na razie nic nie robić. To jest najlepsze, co może Pani zrobić w tym momencie. Bo na tę chwilę tutaj nie bardzo. Musi po jakiejś, po tej burzy musi opaść kurz. Po tej właściwie nawet nie burzy, bo to wyglądało troszeczkę tak ogniście, wojennie powiedziałabym. Chociaż to nie musi się odnosić do agresji słownej na przykład, ale to może być też pasywna agresja, ale napięcie jest bardzo mocno wyczuwalne tutaj również w numerologii. On też potrzebuje sobie dać czas, też ta czternastka, dojść do równowagi. Tutaj on ma. W ogóle oboje jesteście w tych szesnastkach bardzo silnie zaznaczeni, w tych wieżach. Siódemka z szesnastki pani i siódemka z szesnastki on. Już pomijam kwestię, że te szesnastki, te wieże są bardzo takie napięciowe czasami, w sytuacjach kryzysowych podkreślam. Także trzeba na to uważać. Okej, okay, jeszcze raz i powodzenia życzę. Czyli to tylko dla kobiet mam rozumieć? Nie, pani Andrzej, znaczy nie wiem, co... Bo zresztą chyba, że pan po prostu odczekał i ja już panu i położyłam kartę i prognozę zrobiłam panu numerologiczną, więc proszę odsłuchać sobie. Pan Mirosław Kędzierski. Nie mogę znaleźć tego, co było wysłane przez panią. To znaczy tak, panie Mirosławie, domyślam się, że pyta pan o link do testu na schematy postaw. W przypadku schematu powtarzania traumy z dzieciństwa i test do 16 typów osobowości według typologii Gustawa Junga. Ja zamieściłam zaraz po live'ie w poście i w tym poście są linki. I w tym poście są też informacje dotyczące połączeń SMS na portal Magiczne Wrota. I to jest taki post, gdzie ja sobie... Jest to, i tam jest zdjęcie po transmisji z tą moją nitką, którą pokazywałam. To tak charakterystycznie. Więc jest, wisi... Proszę sobie przeskrolować kilka postów na stronie mojej, ale na stronie Na Kawie u Wiedźmy, nie w grupach. Bo nie do wszystkich grup udostępniam, ponieważ regulamin grup nie zawsze pozwala na to, żeby udostępniać, więc ja staram się szanować te regulaminy, chociaż czasami mi się zdarza tam kliknąć, ale jeżeli ja daję Wam wskazówki, że coś zamieszczam, to przede wszystkim szukajcie tego na głównej stronie. Także jeżeli Pan pyta o to, to tam te informacje są zawieszone. Pani Anna Radek-Styczeń. Ja sobie sprawdzę, bo może ja źle przeczytałam, ale wzięłam pod uwagę styczeń, ale dobrze, jeszcze przewinę. Tak, styczeń, bo osiemnastka, także ja może przeczytałam luty, ale mam na myśli osiemnastkę, bo 7 plus 1 to jest 18, czyli księżyc, a pani piętnastka, diabełek. Także w program wprowadziłam prawidłowo jego miesiąc urodzenia, być może odczytałam luty, ale miałam na myśli, ale w programie prawidłowo została to wprowadzone. Także prognoza jest pod kątem jego daty. Dalej, co tutaj jeszcze macie za pytania? Pozdrawiam Pani Ilonko. Fajnie, że Pani mi towarzyszy, bo ostatnio chyba nie miała Pani czasu. To pozdrowienia dla Pani Ilonki Otoczyńskiej. Hmm.
Tak, mi się zdarza. Ja ostatnio też, jak sobie czasami odsłuchuję te live, żeby sprawdzić, której osobie udzieliłam odpowiedzi, bo czasami daję wam komentarze tym osobom, którym nie zdążyłam udzielić odpowiedzi, że kolejny live będzie, ponieważ ja nie dam rady wszystkim odpowiedzieć po live'ie na pytania, ale mogę dać wskazówkę, że jeżeli ktoś chciałby uzyskać pomoc bezpłatnie, to daję wam info. I odsłuchując, usłyszałam, że mówię o czwórce, mając na myśli piątkę, więc, ale jakby w portrecie była ta piątka. Zdarza mi się to niestety, ponieważ gdzieś tam galopują moje myśli do liczby. Zdarza mi się przejęzyczenie, ale dobra była data na pewno, no 18 plus 2 dałoby nam sąd, a nie. Znaczy 17 plus 2 dałoby nam słońce, czyli narcyza, a tutaj nie mamy narcyza, tylko mamy księżyc. Czyli bardziej introwertyka takiego albo taką osobę może trochę z głową w chmurach. Pan Mirosław, to już odpowiedziałam. Pani Ewa, podobna data do mojej, tylko aha, do pana Andrzeja, okej. Myślę, że no świetnie, już się zaprzyjaźniacie powoli. No super. Ja przypominam, że osoby najbardziej aktywne, które udostępniają po trzecim, czyli w czwartym live'ie, ja wylosuję spośród tych osób te trzy nitki. Nie wzięłam ich tutaj, żeby kotełka się nim nie bawiła, nitki Racheli. Opis, jak stosować nitki Kabalach. Kochani, to są nitki oryginalne. Bo wiem, że czasami nosicie po prostu czerwone bransoletki i też dobrze, bo jakby każda, to możecie nawet sobie sami wstążeczkę zawiązać. Natomiast jeżeli chcecie mieć oryginalne nitki Kabalach, to są nitki, które były zamawiane przeze mnie już jakiś czas temu przez stronę Kabalach Polska jeszcze w ogóle, ale ja widzę, że nie ma tej strony w tej chwili. Natomiast jest Kabala Center i europejska, i amerykańska dostępna. No, mnie się udało je zakupić, o tyle one, bo niektórzy się pytają, dlaczego one są takie tanie. Znaczy, w sumie nie wiem, czy są tanie. Ja po prostu wiem, za ile je zakupiłam. Ja ich zakupiłam większą ilość, bo możecie zakupić taką dużą wiązkę tej nitki. Ja wam pokażę następnym razem, jak to wygląda, to opakowanie. Albo taką mniejszą, i ona kosztuje, sprawdzałam nawet wczoraj, $28. I te 28 jest na 4 do 6 bransoletek, natomiast takich króciutkich. Ja je mam w bardzo długiej, ja je przycinam dosyć długie, a to przede wszystkim z uwagi na to, że macie różnej długości nadgarstki, w sensie szerokości. I to ja, nie wiem, ja wiązałam sobie te nitki, wiązałam, w zeszłym roku jeszcze wysyłałam wam, a potem kompletnie jakoś tak zaprzestałam, bo ja sobie te niteczki jeszcze ozdabiam dla was specjalnie i tam mam dla was całą, zakupiłam specjalnie u pani Asi, mojej ukochanej, woreczki satynowe. Więc no, zakładając, że to jest $26, no, dzieląc nawet na te 6 tylko króciutkich, no ja nie mam dusze, czyli na 4, to w tej cenie z przesyłką, bo przesyłka ze Stanów jest dosyć, bo to jeżeli zamawiacie sobie przez Kabala Stany Zjednoczone, no to ja nie wiem, jaki tam jest koszt przesyłki w tej chwili do Polski. Wiem, że wysyłają do Polski. Mogło być też tak, że zmienił się link do strony polskiej, nie wiem. Próbowałam wejść na tę stronę, zobaczyć, jaka tam jest cena, ale nie dostałam się. Także przeliczając, to jest to bardzo porównywalna kwota. No, w tej cenie wysyłki mieści się koperta bąbelkowa, ona kosztuje chyba 3,50 plus koszty wysyłki, więc to nie jest jakaś tam mega, mega cena. Woreczek satynowy pokazywałam wam wczoraj. Ja sobie w tych woreczkach przechowuję wahadełka głównie, ale można też przechowywać pierścionki. Szczególnie te z metali szlachetnych, bo pierścionki powinny się separować od siebie, ponieważ ciemnieją. To taka wskazówka, żeby biżuteria się nie stykała ze sobą. No to trzy są dla was, ale tak sobie potem pomyślałam, właściwie dzisiaj przy kawie porannej, że to tak trochę też nie fair wobec moich klientek, więc pomyślałam sobie, że osoby, które, ponieważ mam dosyć sporo jeszcze tej nitki, no woreczków to mam zapas na 100 może takich niteczek, ale samej nitki nie mam aż tak dużo, ale myślę, że co najmniej 10 zestawów jeszcze będę mogła z niej zrobić. Myślę, że no, trzymam dla was, więc pomyślałam sobie, że osoby, które skorzystają z mojej prognozy w najbliższym czasie, czyli 10 pierwszych osób, które zamówią sobie usługi u mnie, tylko osób z Polski, bo nie wiem, jaki jest koszt wysyłki za granicę i nie wiem, czy w tej chwili jeszcze przesyłki, już można przesyłki wysyłać za granicę, chyba już można.
to w ramach kosztów wysyłki dla tych osób, które skorzystają z moich usług, czyli konsultacji, to jest godzina konsultacji albo z usług, na przykład portret psychologiczny, też otrzymają ode mnie w prezencie te niteczki, żeby nie było tak, że nie dość, że udzielam Wam porad bezpłatnych, to jeszcze bezpłatnie otrzymujecie nitkę Racheli, a moi klienci są poszkodowani, bo nie dość, że płacą za usługę, to jeszcze nie mają gratisów. A ja wiem, że tak to czasami jest, że jak ja dzwonię do T-Mobile, to się okazuje, że o, ja jestem stałym klientem i nie mam promocji, a nowy klient ma. No to pomyślałam sobie, że zrobię tak, że dla osób, które będą najbardziej aktywne i będą udostępniały te transmisje u siebie, albo zapraszały znajomych do wspólnego oglądania, to te niteczki powędrują do tych trzech osób i dla pierwszych 10, chociaż nie wiem, bo być może więcej będę miała tych niteczek, muszę policzyć, ile mam tego metrażu, to wtedy będę dołączać moim klientkom, które będą zamawiać usługi u mnie, te niteczki również. O, myślę, że Wam się to spodoba. Tym bardziej, że to jest oryginalny sznureczek, tak? Nie wiem, zamawiając sobie taki dla siebie, no to ten koszt wysyłki już tutaj będzie dużo wyższy. Ja zamawiam hurtowo, że tak powiem. Nie sądzę, żebyście... Bo robiłam kiedyś te niteczki regularnie, potem zaprzestałam. Przede wszystkim dlatego, że to nanizywanie tych końcówek jest trochę upierdliwe. No i wiecie, ja mam już problemy ze wzrokiem, ale już sobie sprawiłam dobre okulary, mam lupkę, więc mogę kombinować. Okej. Koniec dygresji. Wracam do Waszych pytań. Ucięło na kobiecie i ta druga karta nie usłyszałam, Pani Ania. Ta druga karta to puer, mężczyzna, Pani Aniu. Jeżeli Pani nie usłyszała i przerwało. Puer, chłopiec, mężczyzna, czyli on. Czyli być może na przeszkodzie stoi on i jakaś jeszcze relacja. To tak mi przyszło do głowy. Chociaż nie, bo teraz pytamy o... tak. Jakaś, nie, bo to była, momencik na kobiecie. Myszko, przepraszam Was najmocniej, bo kotata próbuje zrzucić mi lusterko. Pokażę Wam, co zakombinuję. Czy pokażę? Myszka, co robisz? Pokaż się. Nie pokażę Wam. Muszę ją zgarnąć, bo mi zaraz lustro zrzuci. O, już przestała. Okej. Wracam do Was. Ucięło na kobiecie i ta druga karta nie usłyszałam. Jeżeli to dotyczyło Pani, bo teraz nie pamiętam, bo była karta Puella, kobieta i Puer, mężczyzna, ale nie wiem, czy nie dotyczyło to tego powrotu do relacji. A to było zupełnie inne pytanie. Pani Aniu, jeżeli jak sobie odsłucham i sobie odpamiętam, co konkretnie tam było, to ja w razie czego w kolejnej transmisji to uzupełnię. Natomiast teraz mi uciekło, bo za dużo... Popłynęłam w dygresję. Muszę, już nie mam takiej podzielności uwagi, zauważyłam starość. Okej. Witam Panie Marcinie. Pani Ania, dziękuję ślicznie. My nie mamy kontaktu, ale ten rytuał, cudna sprawa. Pani Aniu, to tak jeszcze a propos tego rytuału z tą świecą Algis Jansus. Ja powiem Wam szczerze, że ja, tak jak mówię, nie przepadam, ale ten, jeżeli jest... Czy ja mam jakiś konflikt, czy moje klientki... Naprawdę jest bardzo skuteczny, o ile ta osoba ma wolę, tak? Bo czasami jest tak, że ktoś jest zacietrzewiony, tak jak tutaj między Państwem jest napięcie, żeby opadły emocje, to jest dobra rzecz. Nie nadużywajcie algis. Algis stosujcie tylko w sytuacjach kryzysowych i trudnych. Ja sobie czasami zaznaczam na nadgarstku w programach, widzicie, że ja mam czasami algis, ale to szczególnie, jeżeli czuję ataki energetyczne albo mam problemy, znaczy to jest moja ulubiona runa przede wszystkim. Także proszę sobie znaleźć. Zresztą na mojej stronie też są symbole w zakładce czy w albumie runy. Symbole tych run znajdziecie sobie, także korzystać proszę jak najbardziej. Jedna z moich klientek sprowadziła sobie swojego zacietrzewionego partnera z Boliwii. Była w związku, czy właściwie poznała mężczyznę Boliwijczyka, taki typ macho, i coś mu powiedziała takiego, weszła mu na ten jego macho odcisk. I ten samiec alfa się bardzo zacietrzewił i nie wiedziała, jak załagodzić tę sytuację. I załagodziło to, bo już myślała, że to jest koniec. Tym bardziej, że miał problem z przylotem do Polski, bo tam podobno są jakieś problemy wizowe, musiał gdzieś tam przez Peru kombinować, ale w końcu, o ile wiem, przyleciał do Polski, są razem, przynajmniej naówczas byli parą, planowali ślub, więc
runa Algis i Ansus była dla niej zbawienna. Albo przynajmniej tak myślimy. Okej. A pani wróży live. A co ja robię teraz, pani Marcinie? Tak, właśnie wróżę live. Teraz w tej chwili na żywo. I tylko bezpłatnie w trakcie takich właśnie wejść. Pani Wiesława, witam, w końcu mi się udało. No to super, pani Wiesiu, więc jeżeli ma pani pytania, to proszę poniżej. Pani Justynka, no ja pani Justynko, pani głowę urwę. Momencik, ja muszę tą myszkę zgarnąć, bo ona mi tutaj zaraz coś... Mysza! Chodź na to. No co? Znudzona. Żaluzję jej podniosłam, to ona teraz musi na to lustro, no. Muszę znaleźć jakieś zajęcie chyba. Dajcie mi jeszcze sekundkę. Patyczki do chińszczyzny ona lubi. Kotyła. Jestem. Dałam jej woreczek, o którym Wam mówiłam, satynowy do zabawy. Może jej to na chwileczkę zajmie uwagę. A może nie. A może pójdzie spać za chwilę. Okej. Okay. Miałam Pani urwać, Pani Justynko, głowę. Znaczy ja w ogóle... Pani Justyna pytała Pana Marcela. 10 maja, no to jest diabeł na słabościach. Pyta Pani o jego uczciwość. No ja bym nie ufała temu Panu po prostu, już patrząc na jego portret psychologiczny. Także jeszcze zobaczę geomantycznymi kartami. Nie, puer. Puer na nie. Puer na nie. Kolejna karta, fortuna minor. Fortuna minor, mniejsze szczęście. Fortuna jako taka może się odnosić też do materii, do pieniądza, na nie. I tu już widzę, kolejna karta się wyłania, puella, na nie. Nie, niezdecydowanie. Zresztą tu spod tekstu też się Leticja na nie wyłania. Nie, nie ufać temu Panu. To tyle, Pani Justynko. Ostrożnie, jeżeli chodzi o niego samego. Patrzę dalej. Pani Iwa, dzień dobry, jestem tu nowa, pozdrawiam. My również pozdrawiamy całe nasze towarzystwo. Myślę, że mogę sobie pozwolić w naszym imieniu. Pan Marcin wobec tego pyta, czy może się Pan dowiedzieć o finanse? 14 lutego, już patrzę. Taki walentynkowy Pan jest. 14 lutego. Muszę tutaj pilnować tego naszego telefonu i kamery, bo kotełka... Kotełka lubi tutaj pogrzebać sobie. 14 lutego. Już patrzę, Pani Marcinie. To jest typowa jej to marudzenie. Nie wiem, czy słyszycie. Ona jest głucha, ale potrafi czasami zwrócić na siebie uwagę. Jest finanse. Drugi rok numerologicznie osobisty. Ja przypominam, pokazywałam wczoraj, ale być może Pan nie widział. Zaraz wezmę kartę Ridera White'a, która... już mam już te chrypki, za dużo gadam. Dwójka denarów, która mówi o destabilizacji, w tym sensie, że mogą być finanse zmienne. A właśnie, ta karta bardzo ładnie mówi o tym, jak będą wyglądały Pana finanse. Mamy tak, myszka. Tak, teraz lampa. Chodź tutaj. Chodź tutaj, marudo jedna. Już musicie zmajstrować. Kombinuję jak koń pod górę. Chodź trochę. Chodź tutaj, księżniczko. Bądź w centrum uwagi. Proszę bardzo. Ja Ci nawet dam tutaj, proszę bardzo. Masz gumeczkę. Tu proszę, podaw się. Proszę. Może nam tutaj troszeczkę poprzeszkadzać. Ja jej zrobię tutaj plac.
takiej małej dziewczynce zrobić plac zabaw. No, proszę bardzo. Pobaw się. Jak małe dziecko. Dobra, Pani Marcinie, wracam do Pana. Mamy tak. Zrobił się to mały bajzel. Już poorałaś tą gumkę. No trudno. Jednak muszę ci tą gumkę zabrać. To nie. Coś innego ci trzeba dać. Co by jej tutaj wymyślić? Myszka! Dajcie chwilkę mi cierpliwości. Zaraz ja ją stracę. Do mojego własnego kota. No już? No tak, jeszcze sobie upal. No już? Chodź na kolanka. Proszę bardzo, popatrz tutaj do kamery, zrób jakąś ładną minkę, no. Bądź grzeczną dziewczynką. Nie. No dobra. Co by ci tu wymyślić, no, nudzisz się. Muszę jej sprawić drugiego kota, no nie ma bata. Jeszcze i sierść została mi tutaj wszędzie. No dobra, Pani Marcinie, wracam do Pana. Dzisiaj ten live jest mega chaotyczny. Coś chyba z tym nowym jest. Jeszcze ta kulminacja właśnie chyba 19.36, jeśli pamiętam. Już się zbliża, to może stąd. Aż sprawdzę. Stąd jakiś taki spadek koncentracji mojej. Co jest na tej sierści teraz? Myszku! No nie da spokoju. Tak, jeszcze nie wyłącz komputer. No nie. Śmigaj stąd. Cierpliwość się skończyła. A, już patrzę. Za minutę. Nie, 38 kań. Za 3 minuty mamy kulminację nowiu. W bliźniętach. A ja mam coś tutaj z tą moją koncentracją, to może o to też chodzi, bo ten nów jest, znaczy bliźnięta to symbol komunikacji, języka, koncentracji, a jakaś dekoncentrowana, a tutaj zaciemniony księżyc, więc może stąd takie moje zdekoncentrowanie. Okej, okay. Wracam do Pana, Panie Marcinie, bo muszę jakąś czekoladę sobie wtrążolić, żeby uzupełnić energię. Zmienność, ale ciągłość. Czyli może być tak, że to jest niestabilne. Postać stoi na jednej nodze, może się chwiać, potrzebuje równowagi, nie stoi tak mocno na swoich nogach, potrzebuje podparcia, czyli może to być też taki moment dla finansów konieczności szukania dodatkowego zajęcia, dodatkowej pracy. Niekoniecznie musi być to oficjalne. Sztorm w tle. Ale jak widzi Pan, okręt utrzymuje się na fali, więc mimo tej burzy, o której dzisiaj mówiłam, mimo tej niestabilności, Pana finanse będą w miarę dobre. Rok, który też mówi o cierpliwości, dwójka, to już mówiłam w ostatnim live'ie. Cierpliwość, czyli od zasiania, czyli tej jedynki, trzeba jednak na te efekty poczekać. Nie przyjdzie to od razu. Ale ogólnie rzecz biorąc, przynajmniej do końca roku... Tutaj mi ona znowu coś powyciskała. Przynajmniej do końca roku numerologicznego taka sytuacja może mieć miejsce. Osobisty Pan ma w lutym, czyli do Pana urodzin. Potem wchodzi Pan w trójkę.
Tam już będzie więcej perspektyw, możliwości, bardziej dynamiczny rok. Tutaj może Pan się spodziewać niewielkich zastojów albo przestojów. Czasami jest to szansa na dodatkowe zajęcie pracy, ale czasami konieczność podjęcia. Czasami to może oznaczać pracę na dwóch etatach albo jakieś dodatkowe obowiązki. Ale ogólnie mimo zmienności jest ciągłość, znak nieskończoności. Tutaj też warto w tym układzie karty zwrócić uwagę na to, żeby sobie... No wtyczki mi się wyłączają w mózgu, słuchajcie. Za minutę nie zjadę w tym nowiu. A też trochę te nasze fale, jeżeli chodzi o falę Schumana, też spada nam energia. To tutaj może się pojawić taka sytuacja dodatkowej pracy, to już powiedziałam. Kompletnie mnie wyłączyła, słuchajcie. Bezczelny ten księżyc, jestem lunarna. Właśnie weszliśmy w kulminację. Może odczekam minutę. Może mi wróci koncentracja. Świeczka też tak jakoś się pali. Pali się jakoś tak niemrawo. A to oznacza, że energia jest słaba. Także tutaj proszę się nastawić na cierpliwość, zmienność, czasami możliwość dodatkowego zarobku. Dobry rok bardziej dla sfery uczuciowej, powiedziałabym, chociaż też może być różnie. Chciałam coś powiedzieć jeszcze o tej dwójeczce, ale umknęła mi myśl kompletnie, no wyłączyła mi wszystkie wtyczki. Albo ktoś faktycznie wyciąga, albo ktoś z Was się energię, teraz ja się muszę chyba zabezpieczyć algizem, może ktoś z Was osłabiony i się energię ze mnie. Koteła zostaw. To przy okazji dla wszystkich Was, którzy nie wiedzą, jak wygląda runa Algis. O, proszę bardzo. To jest tak zwana też runa łosia albo runa łapki łabędzia. No, przypomina troszeczkę łabędzią łapkę, także to jest runa Algis. Okej, weszliśmy z kulminacji, w sensie minuta, chociaż jeszcze cały czas mamy nów, przypominam. To nie jest tak, że tylko minuta nowiu. Wracam do kolejnych pytań. Pani Marcinie, trzymam kciuki, powodzenia, życzę w finansach. Jeżeli gdzieś się pojawiają jakieś zastoje finansowe, to polecam runę fechu. Polecam też ochronę plonu w swojej pracy, czyli runę Jera, która jest, czasami mało kto o tym mówi, że my mówimy o zarabianiu, ale też mówimy, powinniśmy myśleć o ochronie naszych plonów. Myszko, wyłączyłaś mi program numerologiczny, no. No też jakaś taka pobudzona jest. Okej. Okay. Przechodzę dalej. Jak mi się coś odpamięta, Panie Marcinie, na temat tej karty, jeżeli chodzi o Pana, to dam znać. Generalnie nie jest to zła karta. No, zapewnia płynność, stabilność. Znak nieskończoności to jest ta ciągłość, o której powiedziałam. Tylko, aha, już wiem. O, odpamiętało mi się. Super. On wyszedł księżyc z kulminacji, już mi myśli wróciły. Mogą być miesiące chude i tłuste, więc w momencie, kiedy będą finansowo miesiące lepsze, proszę nie folgować sobie, zaoszczędzić, odłożyć środki w miesiącach na zabezpieczenie tych miesięcy słabszych finansowo, bardziej takich chudych, powiedziałabym. Pani Iwona, czy wyjdę drugi raz za mąż? Ja nie lubię takich pytań, Pani Iwonko. Przede wszystkim kwestia, czy Pani chce, tak? To jest najważniejsze to. Ja mogę zobaczyć, jakie są momenty, jeżeli Pani chce, to mogę zobaczyć, jakie są korzystne momenty na to. Poszła sobie, może nie będzie już przeszkadzać, może pójdzie spać, albo może poleci do miski. Już patrzę. Piąty. Zmiana, zmienność, podwójna piąteczka, wszystko w życiu jest zmianą, do nauki, koło fortuny na słabościach, czyli kwestia zmian. Już patrzę, Pani Iwonko. Iwa, przepraszam, nie Iwonka, Pani Iwa. Pani Iwa, piąty maja, 58. Mhm. Taki mocno rewolucyjny, znaczy moim zdaniem jest duża szansa na to, chociaż ma Pani bardzo silnie zaznaczone jedynki z dziewiętnastki w portrecie, więc no, ma Pani taką skłonność do dominacji, do narzucania innym swojej woli, do rywalizowania nieuświadomioną, więc to może przeszkadzać partnerowi. Natomiast naprawdę chce Pani wychodzić za mąż? Serio? Jeśli już miałaby być taka perspektywa najbliższa, to miałaby Pani kogoś poznać, albo jest w Pani życiu, to w zasadzie od przyszłego roku, od swoich urodzin wchodzi Pani w szóstkę roku osobistego, a nowy rok numerologiczny rozpocznie Pani w dwójce. Czyli dwójka w szóstce
to jest taki dobry moment na ewentualnie podjęcie takich planów. Także jest taka szansa numerologicznie, natomiast zobaczmy kartami wobec tego. Może dlatego, że jestem taką, może nie przeciwniczką małżeństw, tylko wychodzę z założenia, że małżeństwo, no chyba, że potrzebujemy uporządkowania pewnych spraw, takich formalno-prawnych, ale generalnie to niczego nie gwarantuje. Ja przypominam, a ponieważ studiowałam prawo i szczególnie jest mi bliskie to prawo cywilne, prawo rodzinne, między innymi też prawo bankowe z racji tego, że kiedyś pracowałam w banku, ale tak naprawdę instytucje małżeńskie powstawały jako instytucje małżeństwa dla ochrony majątków, tak? Natomiast z uwagi na uczucia, wiązanie się węzłem małżeńskim, to brzmi dla mnie strasznie dramatycznie. Węzeł małżeński. Karcer ograniczenia na nie, pani Iwo. Puerna, tak? Może być tak, że mężczyzna będzie chciał, ale może być stać coś na przeszkodzie, karcer. Na trzy karty... Nie lubię takich prognoz, ale okej, powiem tak, jak karty pokazują. Na dwoje babka wróżyła. Dosłownie. Dlaczego? Dlaczego uważam, że na dwoje babka wróżyła? Ponieważ pierwsza karta jest na tak, więc ja zawsze lubię korzystać z prognozy trzema kartami, gdzie ta pierwsza moc idzie za pierwszą kartą, ale dwie są... Znaczy pierwsza na nie, przepraszam, karcer, która mówi o ograniczeniach. Koło fortuny to też może być kwestia materii właśnie. Koło fortuny to jest liczba, nie wiem, czy będzie widać, dziesiątka akurat na dwustronnym odbiciu, czyli symbol koła fortuny. Jest to pani słabość, czyli konieczność przepracowania właśnie tego, że wszystko jest w życiu zmianą i równowagi w materii. Karcer to więzienie, ograniczenia, ale dwie pozostałe karty są na tak, więc może być tak, że mężczyzna będzie na tak, a pani może mieć jakieś ograniczenia, nie wiem, z czego one mogą wynikać, albo może stanąć coś na przeszkodzie zewnętrznego, losowego, bo koło fortuny jest też dziesiątka, w kole fortuny los, czyli może być jakaś przeszkoda losowa, ograniczenie losowe, tak? Karcer, czyli coś, co nam losowo nie pozwala. Natomiast może być tak, że pojawi się w Pani życiu mężczyzna, który się Pani oświadczy na przykład. I tutaj już będzie od sytuacji bieżącej zależało to. Więc powiedziałabym, szanse są 50 na 50. O, gdybym miała sobie szacować prawdopodobieństwo, to nie jest mało. Bo gdyby nam się pokazały te karty w ten sposób, to powiedziałabym, no tak, nie wiem, 90%, tak? A mamy tutaj, powiedziałabym, pół na pół. Także trzymam kciuki. Ciekawa jestem, jakie są motywacje ludzi, którzy... Bo ja wyszłam za mąż, ale w zasadzie nigdy nie chciałam mieć męża, w sensie partner, mężczyzna w życiu, tak. Ktoś, kto mi będzie towarzyszył w życiu, będzie obecny. Ale to formalizowanie dla mnie jest taką rzeczą niezrozumiałą. Ale jakby to nie jest tak, że ja oceniam czyjąś potrzebę bycia w związku małżeńskim. Natomiast nie małżeństwo w sensie instytucji nie daje żadnego poczucia bezpieczeństwa. Pani Justynko, odpowiedziałam na Pani pytanie. Pytała Pani o Marcela i jego, i czy może Pani mu ufać w kwestiach finansowych? Odpowiedziałam, że nie. Proszę odsłuchać sobie po nagraniu, czy po transmisji i w nagraniu będzie ta informacja. Dzień dobry, czy mogę prosić o zobaczenie, co mówi moja data urodzenia o mojej najbliższej przyszłości? Pyta Pani Wiesława. Tak, dobrze, Pani Wiesławo. Pani Wiesława, 14 luty, aha, i te 10 lat różnicy. Dobrze, do Pana Andrzeja już kojarzę. Dobrze, 14, walentynkowi jesteście mocno. No niesamowite, przy ostatnim lewie miałam taką energię jakąś, a dzisiaj kompletnie czuję spadek. Ale Beatka Ślusarek też mówiła, że też, Beatka Ślusarek, która też zajmuje się Reiki, ona też mówiła, że też jakiś spadek odczuwa wyraźnie. No nów jest taką porą, że różnie możemy te fazy księżyca znosić. Jeszcze mi się nie chce tutaj 1900. Jedenastka liczby drogi życia i szesnastka w kluczu wcielenia, czyli siódemka z szesnastki. No za Panią się mogą jakieś karmiczne aspekty co do relacji uczuciowych wciągnąć. Niestety aż dwa razy ta szesnastka w punktach zwrotnych. Mam nadzieję, że nie jest bardzo silna. Rok osobisty koncentruje Panią właśnie na tej sferze. Dwójka z jedenastki, szóstka z piętnastki, z trzydziestki trójki na związkach, sprawach uczuciowych, rodzinnych. Więc to jest taki rok, który może rok i numerologiczny i osobisty, czyli numerologiczny do połowy września, właściwie w tym roku, przypominam, granica roku numerologicznego i nów wrześniowy,
który rozpocznie nowy rok numerologiczny, to jest 17 września. I to też bardzo ładnie nam pokazuje właśnie program Adama Szoda, to też możemy tutaj, nam bardzo dużo rzeczy podpowiada ten program, jest naprawdę fajny. I rok osobisty do Pani urodzin w 11. Proszę się kierować intuicją przede wszystkim, ale też taką miłością, ponieważ 33 jest miłość, liczbą miłości, nie karmy miłości, podkreślam, bo Pani ma i 16 karmę miłości jako liczbę i liczbę miłości jako 33. Czasami nazywana jest liczbą Chrystusową, ale to pewnie z uwagi na 33 wiek Chrystusa. Ja nie sięgam w ten sposób do numerologii, bo w systemach wschodnich no nie było Jezusa Chrystusa w tej definicji, natomiast często jest nazywana przez polskich numerologów, bo przypuszczam, że w numerolodzy innych systemów, nawet w Europie, nie stosują tej nazwy, ale okej, czasami sami nadajemy wartość symbolom, także nie widzę w tym nic złego. Koncentruję Panią jak najbardziej na uczuciach. Wskazówki dla Pani, takie dotyczące Pani daty. Okresy pustki. To są lata 2026-2027, nadchodzące miesiące czerwiec-lipiec, czyli proszę pamiętać, rok konia i kozy. I miesiące czerwiec-lipiec, godziny pustki 11-15. Czerwiec-lipiec jest wkrótce, w tych okresach nie podejmujemy żadnych ważnych działań. Przypominam, okresy pustki to są okresy, w których nie mamy wsparcia w realizacji celów. Używam takiego określenia sił wyższych, ale mam na myśli wszystkich okoliczności, sytuacji, miejsca i czasu, które mogą stać na przeszkodzie. Przypominam, że to przypomina tak jak trochę w pustych kursach księżyca kurs taksówką pusty, czyli jako klient zamawiamy sobie taksówkę, przyjeżdża taksówkarz, ale my rezygnujemy, więc on wykonuje jakąś drogę, traci paliwo, traci czas, nie zarabia pieniędzy, odjeżdża z niczym. I to jest właśnie tego typu sytuacja. Zastosowanie w okresach pustki zasady Wu-Wei taoistycznej, czyli jakby takiego poddania się sprawom natury, zachowania status quo sytuacji, po to, żeby nie stracić. Nie inwestujemy wtedy, nie dokonujemy ważnych transakcji, nie zobowiązujemy się do niczego, czyli nie podpisujemy umów kredytowych, nie zawieramy związków ważnych takich decyzji życiowych. Mogą też wszelkiego rodzaju zabiegi medyczne, kosmetyczne dawać powikłania, możemy się też gorzej czuć, mieć gorszy biorytm w tych godzinach pustki i miesiącach pustki samopoczucie nasze może być też gorsze. Nie forsujemy się. To jest właśnie bycie w defensywie. To tyle, Pani Wiesiu. Trzymam kciuki. Pani Bożenka, tylko nie wiem, o co Pani Bożena chce zapytać. Może tak zobaczmy numerologicznie. Może jeszcze dla Pani, wrócę do Pani, Pani Wiesiu, przesłanie dam Pani. Skoro obiecałam te przesłania, zobaczmy, co nam tutaj. Świadomość, bardzo ładna karta. Umacniaj świadomość chwili obecnej. Sens życia, który poszukujesz, tkwi w teraźniejszości. Czyli proszę skupić się na tu teraz. Zresztą ta karta też mówi z teraz, czyli status quo. To, co jest teraz, będzie, że tak powiem, w tych okresach pustki, szczególnie jeżeli chodzi o zbliżający się miesiąc, czerwiec i lipiec. To dla Pani. To jest też taki anioł, który przypomina troszeczkę tarotowego głupca, bo stąpa po skałach, próbuje zachować równowagę. Przypomina też tą dwójkę, przypomina bardzo mocno też umiarkowanie, bo próbuje zachować tę równowagę. Także też te karty przesłania anielskie też mocno korespondują mi tutaj czasami ze znaczeniem kart tarota. W ogóle jest coś takiego, myślę, że wielu tarocistów to ma, że my te symbole już potem znajdujemy w różnych sytuacjach i miejscach. Także do tego się odniosę. Ok, do Pani Bożenki. Karta opiekuńcza, wyznacz sobie cel, zapisz go i pochwal się wynikami. Małe kroki prowadzą do wielkich czynów. Karta cele. Jak mówią Rosjanie małą łyżeczką, ja bardzo lubię to powiedzenie, czyli małymi kroczkami, to tak dla przypomnienia a propos moich osiągnięć pływackich, kiedy ja postawiłam sobie cel właściwie poprawić sylwetkę, kondycję zdrowotną z uwagi na Hashimoto i moje problemy metaboliczne, bardzo przybieram na wadze gwałtownie, szczególnie w sytuacji stresu. Zaczęłam pływać. Na początku to było fatalnie, mi wychodziło, bo miałam kiepską kondycję, nie potrafiłam przepłynąć pół długości, nawet pół długości basenu, nawet nie olimpijskiego, to 25 metrów, więc no to litości. A po roku pływałam już po 2,5 km dziennie i
i zdobyłam ten mój wypracowany moim wysiłkiem medal, czyli to moje złoto super pływaka, także można, tak, małymi kroczkami. To mogą być różne cele, tutaj podaję cele sportowe, ale one też odnoszą się do osiągania celów i tej systematyczności, metodyczności działania. I zobaczmy, co tam u Pani w numerologii, 13 listopada. 20, ja już też tak powoli, dajmy sobie czas do 25, tak jak zaczęłam te dwie godzinki, bo będę miała już zjazd energetyczny. Chyba przejdę się na spacer, troszeczkę się dotlenię, bo czuję, że mi gdzieś tam uchodzi ze mnie powietrze wyraźnie. A jestem ogień, ja potrzebuję powietrza. No i teraz mi się zabrała dzisiaj test. A propos, polecam tarotowy portret psychologiczny Ali Chrzanowskiej. Właśnie się koteła do niego dokopała. No czego jeszcze byś tam chciała? Łopus 1, 13 listopada. 80 rok. Notes, który już mi też zdemolowała. Patrzę, Pani Bożenko. To jest taki, raz, ma Pani bardzo dużo, jeszcze się upewnię co do daty, ma Pani bardzo dużo liczb mistrzowskich w portrecie. 33 liczba drogi życia w 15, 24, czyli szóstka. 24 daje wsparcie ze strony kobiet w realizacji celów, czyli proszę się otaczać kobietami, przyjaciółki, koleżanki, znajome, zaufać kobietom, kobiety w rodzinie, to jest, mogą odegrać w Pani życiu ważną rolę. Liczba obecny punkt zwrotny jest w liczbie 22 w 13 i 31 do 2024 roku mniej więcej. Z nim włącznie. Przypominam, że lata chińskie liczymy od nowiu w lutym, czyli od wiosny chińskiego roku. Czyli od obchodu wiosny i nowego roku chińskiego, czyli nie tak jak my, nie nasz rok kalendarzowy, tylko chiński rok. I to jest tak, 13 karmy pracy, więc transformacja. 22 kreujemy, materializujemy, realizujemy swoje cele zgodnie z własnym, właśnie te cele, które dzisiaj Pani wyjęłam, tak? Właśnie, to jest już uciekła mi ta karta, ale 22, tak jak również 44, idealnie dla Pani właściwie to przesłanie się pojawiło w tej liczbie 22, dlatego że 22 to jest, wyznacz sobie cel. 22 i 44 bez określonego celu się zapadnie i będzie realizowało negatywnie te podliczby, bo to są liczby kreujące i materializujące, czyli można zmaterializować sobie porażkę, ale też sukces. I to są te osoby, które same sobie to kreują, materializują. Takie osoby nie powinny korzystać z porad kartomantycznych, moim zdaniem. 31. Porażki, które się ponosi, to wynikają właśnie z niekonsekwencji i w nieokreślaniu sobie celów. 31 może mówić nam o braku systematyczności, niekonsekwencji, ale ma też pozytyw ta liczba. Daje nam dobrą pamięć, umiejętność uczenia się, ale też szczęście w grach liczbowych. I tutaj znowu małą łyżeczką, czyli mogą to być drobne, wygrane, takie wygrane, niekoniecznie cała główna wygrana, tylko to mogą być jakieś takie drobne sumy, na przykład, nie wiem, jakieś zdrabki. Tu Mark, pozdrawiam Mark z Filadelfii, kiedyś mi powiedział, że właśnie on mając 22, tylko chyba w liczbie drugie życie, on ma te 22 w 31. Właśnie udaje mi się od czasu do czasu zasilić swój portal, przynajmniej udawało mu się, muszę go zapytać z ciekawości, zasilić budżet i portfel takimi małymi kwotami. Oni tam mówią, że nawet czasami $1500, no to nie mało w gruncie rzeczy. Pozdrawiam Pani Grażynko raz jeszcze, pozdrawiam Darku, pozdrawiam ciepło Pani Bożenko. Zobaczę, ile tutaj mam jeszcze pytań. No, troszeczkę jest wskazówki, to już Pani napisała. Justynka powtarza pytanie. Odpowiadałam, tylko pytanie, komu odpowiadałam? Pewnie Pani Bożence odpowiadałam. Mhm. Czujna jest Pani. No tak, ale Pani ma też tą dobrą pamięć. W tych 44. Myszko, no daj jeszcze 10 minut. Będziesz cierpliwa jeszcze 10 minut. Nie będziesz cierpliwa. Nie posadziła dupkę na komputerze, no. Chodź tutaj. Chodź troszeczkę pomęczę. Chodź, pomiziamy się troszeczkę. Pomiziamy się. Tak. Pomiziamy się? Tak, pomiziamy się. Taka byłaś grzeczna wczoraj, znaczy przedwczoraj. Dzisiaj kombinuję jak kąt pod górę. Okej.
Pozdrawiam, Dariusz. A Dariuszu, co ja mam ci zerknąć? Koło fortuny, zobaczmy. Znaczy przede wszystkim przesłanie dla ciebie. W takim razie już patrzę, co tutaj może się u ciebie pojawić w najbliższym czasie. 1 września. No. 1 września. Jedynka, lider w 19. Uważaj na to, żeby nie być apodyktycznym, nie narzucać innym swojego zdania, woli, nie rywalizować, tylko współpracować. Bo też liczba przywódców, ale ze wskazówką, zarządzaj przez charyzmę, a nie za mordyzm, powiedziałabym. Czwórka z 22 znowu nawiązuje do tej liczby 22, czyli do tych celów. Taki dobry rok w tym momencie osobisty, przynajmniej do urodzin. Czyli do września, ale przypominam, że czwórka roku osobistego, czy, no, czy w punktów zwrotnych, czy numerologicznego, ona przynosi nam spowolnienie i przeszkody. A tutaj jest taka sytuacja, że jest czwórka w piątce, więc może być tak, że raz z wiatrem, raz pod wiatr, trzeba to umieć wyczuć. Raczej blokady pojawiają się w życiu osobistym, jak rok osobisty mówi, a numerologiczny w tych sferach zewnętrznych nie. Czyli na przykład sprawy zawodowe, towarzyskie, chociaż nie towarzyskie, nie osobiste, nie bliskie sercu, powiedziałabym, dynamiczne, a te, które są związane z uczuciami, z egzystencją, z domem, mogą ulegać zablokowaniu. Trzeba być cierpliwym, ale nie poddawać się. W piątce roku numerologicznego iść z prądem, czyli znowu cele, wyznaczać sobie cele. To jest właściwie tak istotne w przypadku tej liczby, że to wręcz, a poza tym jedynka jeszcze idzie do przodu. Z tym, że czasami jest tak, i to jest właśnie taka sytuacja chyba u jedynki. Dlaczego czwórka w piątce? Ponieważ jedynka ma taką cechę, że jak sobie oznaczy cel, to w negatywie czasami dąży do niego jak taran. Tak? Nawet czasami mi ta jedynka się kojarzy z runą Tivas, czyli z taką strzałą, że do celu leci. Ale czasami jest tak, że życie w piątce, to piątka, zmienia konieczność albo stawia przed nami konieczność zmiany celu, bo ten cel już jest dla nas nieistotny. On był celem jakiś czas temu, ale teraz już nie, już trzeba go zmienić. A jedynka nadal idzie tą drogą. Więc tutaj ta piątka ma nauczyć moim zdaniem w tym roku szczególnie tego zmiany kierunku, czyli moim zdaniem trzeba ustalić sobie nowe cele. Czyli zmiana celu. Zmiana celu i konsekwencja. Piątka przynosi zmiany i będziesz się prawdopodobnie musiał do tych zmian dostosować. No nawet ta sytuacja teraz jest taką sytuacją, która zmusza do zmiany. Myszko, jeszcze 5 minut. Jeszcze zobaczę tutaj może dwie odpowiedzi i zmykamy oboje. Pozdrawiam, Darku, bardzo serdecznie. Ewa, czy może prosić o kartę na ten moment? Ewa Z. Już patrzę, pani Ewo. I data urodzenia 1 września, tu też to samo, klucz wcielenia dziesiątka, jak u pana Darka, tylko rok tu jest inny, jeszcze zerknę w takim razie. Tutaj z kolei zamykanie pewnych spraw dotyczących kwestii egzystencjalnych, ale bardzo dobry okres będzie przed panem. 2022 roku, 23, czyli 2 lata z rzędu, wchodzi pani w lata pustki, ale w odróżnieniu do innych osób, w latach pustki, już mi też gardło siada, jest pani osobą urodzoną w latach pustki. Osoby urodzone w latach pustki mają wsparcie sił wyższych w realizacji celów, czyli odwrotnie niż te osoby, które w latach pustki nie są urodzone. Mogą się pojawiać zastoje, konieczność porządkowania pewnych rzeczy, blokady. I piątka liczby drogi życia w podliczbie 14, czyli trzeba się dostosować do zmian, które się będą pojawiały w życiu. Piątka uczy się, powtórzę raz jeszcze, po raz kolejny zresztą, uczy się przez doświadczenie. Ma nauczyć się zachować równowagę w życiu. I karta dla pani Cisza. Tutaj w tle karty jest, czy w obrazie karty pojawia się las, pojawiają się jesienne liście, czyli takie uśpienie, troszeczkę wyciszenie. Przesłaniem tej karty jest: pozwól odpocząć swojemu umysłowi, w ciszy znajdziesz ukojenie, czyli czasami trzeba się zdystansować do pewnych rzeczy. To jest przesłanie dla pani, przynajmniej na najbliższy czas. Jeszcze jedno pytanie obiecałam. Pani Honorato, pozdrawiam.
Na temat Marcela już odpowiadałam, Pani Justynko. I ostatnie pytanie na dzisiaj. Aha, Pani Tereska jeszcze Roman tutaj pytanie zadała. Tylko Pani Teresko, ja nie wiem, jakie to było pytanie. Jeszcze mi magiczne dzwonią wrota. Będę musiała. A nie, to nie magiczne wrota. Nie wiem, kto to dzwoni za chwilę. Dobrze, to jeszcze te trzy ostatnie pytania do Agnieszki na przesłanie, jakąś fajną talię wybrać. Wyjmę ci Agnieszko karty Circle of Life, zobaczymy, co nam pokażą. Ale Pani Teresko. Może umówmy się tak, bo ja nie widzę Pani pytania z wczoraj. Proszę to pytanie zadać w wiadomości. Ja już na nie dzisiaj nie dam rady odpowiedzieć, bo kota marudzi, jestem zdekoncentrowana, a nie lubię kłaść kart, jak jestem zdekoncentrowana, bo nie jest to... Bo mogę coś majtnąć, że tak powiem. Też muszę mieć siłę i energię, żeby na to z pustego w próżne nie przeleję. Natomiast jak Pani napisze pytanie, to ja na Pani pytanie, ja sobie już zapamiętam, Pani Teresa Ruman, odpowiem na początku transmisji live, którą planuję na niedzielę, dlatego że jutro goszczę przyjaciółkę i muszę zrobić porządek, że tak powiem, taki swój techniczny. Więc na niedzielę planuję kolejny live i myślę, że troszeczkę wcześniej, myślę, że około 15-16, dlatego że mam wtedy lepszą jakość internetu, chociaż w niedzielę to różnie bywa, więc też może być tak, że jakiś problem, mam nadzieję, że nie będzie problemów technicznych. I ja wtedy na Pani pytanie odpowiem w pierwszej kolejności, tak wyjątkowo, tak? A pozostałe osoby zapraszam również, ale na Pani pytanie odpowiem na temat Marcela. Pani Lidia chciała zapytać o swoją przyszłość w najbliższą, 15 czerwca. Już odpowiadam Pani Lidio. Tylko Pani Tereso, proszę to pytanie zadać, bo ja z poprzedniego live'a nie odczytam, nie odszukam, ale w tym live'ie proszę gdzieś na samym dole jeszcze dodać to pytanie, dobrze? To tak dla Pani, odpowiadam na pytanie Pani Lidii Kubarek w tej chwili. Już mam naprawdę zjazd energetyczny, także będę musiała zasilić się chyba jakąś czekoladą albo spacerem. Pani Lidio. Dobry czas dla sfery uczuciowej i materialnej. Jest Pani osobą urodzoną w liczbie 22, czyli do Pani też kieruję te słowa dotyczące określania sobie celów. 22 jest sobie sterem, żaglem, okrętem i kapitanem, więc to jest to. Liczba 31 daje wsparcie, jeżeli chodzi o szczęście w grach liczbowych, dobrą pamięć, umiejętność uczenia się. 22 cały czas się uczy i rozwija i może zmieniać pasje, zawody i tak dalej. 8 z 17 roku numerologicznego. Wsparcie 17 to jest taką istotną liczbą. Wsparcie sił wyższych w realizacji celów, czyli co Pani sobie postanowi, jako cel postawi i zacznie działać, to wszystko będzie wspierało Panią w realizacji tego celu. Ale ta liczba mówi nam o tym, że działać, nie pozostawiać spraw samym sobie, nie pozostawiać spraw swojemu biegowi, losowi, bo w przeciwnym wypadku będzie Pani tracić, albo bo to jest wsparcie w podjętych działaniach, a nie wyręcza nas ta liczba, znaczy nie daje nam tego wsparcia bez tych działań. I tutaj trzeba zadziałać. Moim zdaniem dobry okres na sferę uczuciową i materialną, tylko tutaj trzeba działać. Wsparcie ze strony kobiet się pojawia w liczbie 24, więc też można sobie tutaj budować relacje z kobietami. I karta przesłanie dla Pani. Karta przesłanie dla Pani. Też energia. Uznaj swoją siłę, każda burza przynosi nowy początek, więc też warto z wszelkiego rodzaju sytuacji kryzysowych wyciągać wnioski. Po burzy przychodzi słońce, przychodzi tęcza, więc to jest też taki czas na pozytywne zmiany, nie bać się sytuacji kryzysowych. Zresztą ja już powtarzałam niejednokrotnie, że w języku chińskim słowo kryzys oznacza zmianę. I ona może iść w dwóch kierunkach, albo zmiany na dobre, albo na złe, zależnie od tego właśnie 17, czy działamy, czy jesteśmy pasywni, czy jesteśmy w ofensywie, czy w defensywie. W odróżnieniu do okresów pustki, w których mamy być w ofensywie, Pani ma być w defensywie, działać, iść do przodu, planować, mimo ewentualnych przeszkód. Tutaj trzeba sobie pomóc. I ostatnia karta dla Agnieszki.
dla Agnieszki. Dla Agnieszki Gąsiorowskiej fajną kartę. Następnym razem faktycznie wyjmę. To jest talia właściwie bardziej medytacyjna. Ja ostatnio pani i chyba Iga prosiła o kartę dla syna. To była siła. Ja ją sobie tutaj zostawiłam z przodu, bo taka właśnie energetyzująca, więc karta dla Agnieszki. Co nam tutaj? Słońce. Agnieszko, słońce. No piękna jest ta karta, czy mnie się podoba. Agnieszko, wiesz co słońce oznacza, co ja ci będę tarocistce mówiła, ale dostałaś słońce. Bardzo mocno energetyzujące, więc już pomijam kwestię tego, żeby wyjść na słońce, opalać się, słońce witamina D, być może masz się zasuplementować, nie tylko syntetycznie, ale też słonecznie. Charyzma, więc tutaj akurat to słońce bierze sprawy w swoje ręce. Myśmy rozmawiały o programach telewizyjnych niedawno. Ja myślę, że może powoli powinnaś zacząć coś w tym kierunku robić, bo tu wyraźnie zobacz, że to słońce działa, ma buławy, ma wsparcie. Jak przy głupcu jest pies, tak tutaj ma sfinksa, więc działaj, kochana. Słońce ci sprzyja. Nie wiem, czy ty masz, gdzie ty masz te swoje słońce w tej chwili, ale korzystaj też ze słońca. Bardzo mocno energetyzuje cię ta karta. Także masz bardzo słoneczną kartę, super. Buziaczki kochani, żegnam się z wami powoli. Sorki za taki dzisiaj ten live nieco chaotyczny. Kotełka jakoś tak nie domagała dzisiaj. Ja też jakoś tak dzisiaj z tą moją koncentracją mam na bakier. Mam nadzieję, że w niedzielę już będę jakaś taka bardziej sprawna intelektualnie i skoncentrowana. O nitkach Racheli powiedziałam, jeżeli ktoś chce skorzystać z porad, to już wiecie. Pani Tereska, przypominam, pani Teresko, proszę wpisać pytanie gdzieś tutaj w poście jeszcze raz ze swoją datą urodzenia ewentualnie i ja na pani pytanie odpowiem w niedzielę w pierwszej kolejności. Wszystkiego dobrego wam życzę, spokojnego, słonecznego, ciepłego, energetycznego weekendu. Dużo spacerów, bez maseczek, kochani, w sensie jak macie taką możliwość, żeby się dotlenić. Przypominam, że na stronie magicznej kuchni, ale też na tej stronie mojej na kawie u Wiedźmi zamieściłam taki film instruktażowy dotyczący oddychania. W tej dobie problemów z oddychaniem z uwagi na maseczki, ale też do energetyzowania, dotlenienia naszych komórek, czyli nauka oddychania przeponowego, czyli rozluźniamy tutaj mięśnie brzucha, nie oddychamy w stresie ramionami, bo to powoduje napięcia, czyli ten oddech płytki, albo taki tutaj czasami oddychamy głową. Ja w ogóle kiedyś, to jeszcze dygresja, ale muszę wam to powiedzieć, ponieważ moi przyjaciele aktorzy prowadzili fantastyczne warsztaty właśnie oddechowe dla nauczycieli, bo tak widzicie, ja często szybko mówię, ja się zapowietrzam, jestem taka dynamiczna, podziwiam zawsze tych wszystkich tarocistów, którzy mówią tak spokojnie, cicho, a ja ten baran taka dynamiczna, więc zdarzało mi się zapowietrzać, gubić słowa, tracić oddech, tracić, gdzieś mi tutaj zablokowały się, mówiłam w ogóle do wewnątrz, a nie do zewnątrz i właśnie uczyli mnie, jak się oddycha głową, płucami, przeponą, więc możemy oddychać czubkiem głowy, możemy oddychać tutaj z nosem, tak, możemy oddychać gardłem, możemy oddychać płucami. Ciało nasze w ten sposób oddychając powoduje napięcia, czyli kiedy w stresie mamy płytki oddechy i unosimy te ramiona, to niestety powoduje napięcia, więc bolą nas na ramiona, kark, szyja, głowa, to jest niedotlenienie. Staramy się oddychać przeponą, czyli rozluźniamy mięśnie brzucha. Tak, tutaj tego napięcia nie może być i oddychamy przy wdechu, ta część ma nam się, tak, i te ćwiczenia sobie tutaj w tym filmie, to nie jest mój film, zachęcam do przejrzenia i poćwiczenia sobie oddechów, czyli dotlenienia się, kochani, ja muszę się dotlenić, za chwilkę wyjdę na krótki spacer, żeby właśnie, o właśnie, żeby nie było tych oddechów, tylko właśnie te przeponowe, czyli te z brzucha, dotleniajcie się, kochani, buziaczki, do zobaczenia w niedzielę. Wszystkiego dobrego. Pani Tereso, przypominam o pytaniu. Do zobaczenia.